Trailu. Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Marcinem Rzeszutko. Fajnie Fanie na przykład nie wiem, trenować, załóżmy z Marcinem Świercem, załóżmy. Ale to nie jest żadna gwarancja naszego wyniku, bo my musimy zrobić masę, masę rzeczy od siebie. Fanie, że chcemy być, nie wiem, typu Marcin Świerc Team albo Przedwojewski Mountain Team i tak ale to, to jest po prostu, my musimy dać no mak, na maksa od siebie. Wydaje mi się, że my sobie dużo rzeczy tak zastępujemy innymi osobami, tak? Czyli plan napisze mi Marcin Świerc, nie wiem, będę miał dobrego psychologa, dietetyka i w ogóle zrobi mega wynik, a jak po roku albo po dwóch latach nie zrobię, to znaczy, że jest problem z nimi, a nie ze mną. A tak po prostu no, często nie jest i no, nie da się tego po prostu zrobić. To był Marcin Rzeszutko. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. W podcaście tym przedstawiam historię niezwykłych osób, które, prowadzone pasją i ambicją, pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i tym samym motywować innych do pracy nad sobą. Zapraszam w tym tygodniu na drugą część dyptyku zakopiańskiego. W zeszłym tygodniu poznaliście Miśkę Witowską. Dzisiaj usłyszycie jej trenera, Marcina Rzeszutko, który jest bardzo mocnym biegaczem, a ostatnio realizuje się również jako organizator zawodów. Jego tatrzański festiwal biegowy to impreza, która ma szansę na stałe wpisać się na europejską mapę biegów Skyrunningowych. Marcin jest wspaniałym, młodym człowiekiem, który marzy i patrzy szeroko. A przy tym, jego podejście do wszystkiego, co robi, jest tyleż profesjonalne, co podszyte romantyzmem. Posłuchajcie. Cześć Marcin, witam Cię serdecznie. Cześć Kamil. Bardzo miło Cię widzieć i poznać Cię w ogóle. Jesteś bardzo rozpoznawalną osobą od, od, od lat zresztą, odkąd, odkąd biegam, to, to Ty się gdzieś przewijasz na wielu zdjęciach. No a zwłaszcza jak wstąpiłeś do teamu Buffa, to już w ogóle, więc bardzo miło Ciebie poznać. Dzięki również, bardzo miło się spotkać i też oczywiście poznać, bo też właśnie wcześniej zawsze kojarzyłem Cię z podcastów, się słuchałem. Więc fajnie się spotkać na żywo. Marcin, to może zacznijmy od końca. Zacznijmy okay. od Teatra Sky Marathon. Super. Opowiedz mi, skąd pomysł w ogóle na organizację zawodów? Pomysł w zasadzie powstawał przez kilka lat. Można powiedzieć, że na różnych płaszczyznach, czyli Klub Wysokogórski w Zakopanem chciał zrobić zawody w biegach górskich, trochę inne niż Tatrafes Bieg, przy którym właśnie współpracowaliśmy ze spotkaniami z Filmem Górskim i Magdą Ziają, Magdą Ziają Szeblacką. I też Buff szukał biegu, na którym mógłby się, powiedzmy, tak pokazać. W zasadzie to był bieg, jakby stworzony jakby przez, przez, równocześnie jakby przez, przez markę Buff. Ja chciałem to trochę wykorzystać i zrobić bieg, który byłby taki skierowany dla mnie, jako konsumenta. To znaczy, że sam chciałbym w nim wziąć udział. I Uważam, że w Polsce jest bardzo nasycony kalendarz biegów górskich. O tym ostatnio też właśnie wspominał Bartek przedwojewski, jak mieliśmy tutaj konferencję w gminie Kościelisko. Natomiast faktycznie, no tak jest, jest bardzo dużo tych biegów. Chciałem zaczerpnąć trochę z biegów typu Golden Trail, typu Miguran, Skyrunning Series, tak, żeby zrobić coś fajnego, jakościowego. I w zasadzie wykorzystałem to, że i klub wysokogórski szukał osoby, która mogłaby się tym zająć. Z BAFEM, firmą Malawi, Radkiem Kasprzakiem rozmawialiśmy od jakiegoś czasu. I w lipcu zeszłego roku już w zasadzie rozmowy się skończyły i takie wizje, jakbyśmy to widzieli, i zaczęliśmy robić konkretną robotę, czyli pierwsze podania do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo w zasadzie od tego głównie zależało, czy dostaniemy termin i czy będziemy mogli te zawody zorganizować. Następnie. Po uzyskaniu terminu, który dostaliśmy w grudniu, mhm. zaczęliśmy komunikować datę i przygotowywać się jakby do strictej takiej jakości zawodów. Termin był taki, jak wy wnioskowaliście, czy, czy wam Tatrzański Park Narodowy narzucił trochę termin? W pewien sposób w, w, wynikało to z pewnego rodzaju kompromisu też rodowy nie chce mieć zbyt dużego nasycenia imprez, na przykład w jednym okresie czasu, a ja z kolei nie chciałem, na przykład, podchodzić z tym terminem zbyt blisko innych biegów. Czy to podbieg Marduły, Tatra Fezbieg, czy bieg na Gasprowy. No, oczywiście, no, można tak mówić, tak, że no, te biegi i tak by się w zasadzie sprzedały. To znaczy, że byłby wypełniony limit uczestników, ponieważ, no, tutaj jest mały limit w Tatrach, prawda? To tak. 200-350 osób, no to w zasadzie można powiedzieć, że to się, te pakiety się wyprzedają bardzo, bardzo szybko. Natomiast ja chciałem zrobić w ten sposób, żeby dobrze zawodnicy elita, ale oczywiście i zawodnicy ze środka i z końca stawki mogli wystartować na przykład w dwóch imprezach w Tatrach pod rząd. Tak? Czyli na przykład no, też była taka sytuacja, że startowali w Tatraskę Maratonie i w Tatraskę Zbiegu yy, ostatnio. I to się udało zrobić. To znaczy... U nas właśnie ten taki odstęp trzy, tyg trzy tygodniowy jakby dobrze się przyjął. I w przyszłym roku też chcielibyśmy zawody zrobić w odstępie do biegu graniem teatr. 24 lipca. A z tego co wiem, bieg graniem teatr jest planowany na tydzień po, po długim weekendzie, czyli tam powiedzmy, to będzie chyba 21 albo 22 sierpnia. Oczywiście to zależy jeszcze tam od decyzji parku, ale tak to wygląda. Powiedziałeś o tym, że chciałeś stworzyć bieg jakościowy. Czego Ci brakuje w takim razie na innych biegach? Gdzie uważasz, że są słabe punkty na polskich biegach, które Ty chciałeś poprawić? Uważam, że y, trudno wymieniać jakby punkty za i przeciw. Y, byłem na y, powiedzmy obecny od w zasadzie no drugiej edycji y, rzeźnika, czyli jak tam startowało bodajże 8 osób. Y, byłem jak w zasadzie powstawała grań oczywiście jako tam Kibi, czasem wolontariusz. Natomiast nie uważam, żeby na przykład nasza impreza była lepsza niż inne. I takiej właśnie też narracji chciałbym uniknąć. Jeśli mieliśmy właśnie wywiady, gdzieś pojawiało się w, w prasie, to starałem się uniknąć znaczy, może nie tyle starałem, co prosiłem, jakby o sprostowanie że nie jesteśmy najtrudniejszym biegiem w Polsce, nie ma u nas największego błota, skały i tak dalej, bo mi się takie jakby nagłówki kojarzą, jak wjeżdża się na przykład, o chociażby do Zakopanego, jest najlepsza pizza w mieście, kawa w mieście i tak dalej, i tak dalej. I ja kompletnie nie chcę tak tego komunikować. Chciałbym, żeby pod nazwą Tatraska Maraton po tym, żeby się kojarzyły zawody, no właśnie, żeby tam ludzie, uczestnicy jakby kierowali właśnie swoje właśnie takie Wrażenia ale i epitety określające właśnie bieg. I wydaje mi się, że to się jakby udaje tworzyć. Oczywiście dopiero była pierwsza edycja. Natomiast chodzi o zrobienie właśnie ambitnych zawodów, żeby zaprosić dobre osoby i zrobić no, drobne rzeczy inaczej. Natomiast czy lepiej, to jakby już pozostawiam, pozostawiam, jakby innym do oceny. Nawet nie chodzi o to, czy, czy lepiej, ale. Na czym tobie zależy? Może jako zawodnikowi nawet zacznijmy od tego, bo powiedziałeś, że tak naprawdę chciałeś zrobić imprezę, w której ty chciałbyś pobiec. Prawda? Więc dla ciebie, jako dla zawodnika, co jest ważne w takiej imprezie? Ważna jest trasa. To znaczy, żeby trasa była logiczna, trudna, ciekawa. Ważne jest zabezpieczenie trasy, żeby było takie poczucie Bezpieczeństwa, profesjonalizmu, no jest wtedy na pewno dużo większy komfort. Nagrody, oczywiście, to też jest jakby ważny punkt. Może nawet nie jest stricte ze względu jakby pragmatycznego, ale z tego, że nagrody przyciągają dużą ilość osób, i tutaj też zależało mi na tym, żeby zaprosić jak najwięcej zawodników. Za, oprócz nagród mieliśmy przewidziane darmowe zapisanie się dla 10 najlepszych kobiet i 10 najlepszych mężczyzn. Powiedzmy, takie pewnego rodzaju tutaj zaproszenie z naszej strony. I będziemy się starać to trzymać albo może nawet rozszerzać jakby w kolejnych latach. Natomiast ja bardzo lubię rywalizować, jeśli bieg jest mocno obsadzony. Czy to w Polsce właśnie, czy. Czy w Europie, no, no bardzo mi się właśnie podobają biegi. No oczywiście możemy tu wymieniać na przykład typu zegama, co jest coś niesamowitego, ale i wielka prechyba, prawda? Bieg marduły, no nic tam nie brakuje. Zawsze jest tak, że tam jest kilka naprawdę dobrych osób. Natomiast zdarza się też na niektórych festiwalach, że ta elita się rozjeżdża. To znaczy, że dwie osoby startują na jednym dystansie, dwie na drugim i tak dalej. I trochę nam to zaczyna umykać. Przechodzi nam to przez palce, tak samo z Mistrzostwami Polski. Jakby ta komunikacja dla nas nie jest jasna, a co dopiero jakby, nie wiem, dla sponsorów, teamów i tak dalej, to nagromadzenie Mistrzostw Polski jest ogromne i my, wydaje się, tak trochę też się jakby tym uśpiliśmy, w sensie e, lubimy wybierać e, biegi jako zawodnicy, e, nie wiem czasem może nawet to też e, słabiej obsadzone, chociaż ciężko tak mówić a, a propos mistrzostw Polski, natomiast to się też często zdarza. Mhm. E, więc chciałem po prostu, niezależnie od tego, czy u nas takie mistrzostwa będą, czy nie, żeby po prostu przyjechała dobra ekipa, bo stwierdziłem, że za, za dobrą ekipą e, przyjadą ludzie i wtedy będziemy mogli przeprowadzić też e, takie no właśnie e, klasyfikacje najlepszych biegaczy właśnie e, w Polsce. Więc w zasadzie ta decyzja o zorganizowaniu Mistrzostw Polski nawet nie wypłynęła od nas, tylko Polski Związek Lekki Atletyki zwrócił się do nas z prośbą o organizację, co było w pewien sposób jakby takim podziękowaniem za, za to, że no długo trwała komunikacja z zawodnikami, żeby jakby wpisać się w ich kalendarz, jak na przykład Bartka przedwojewskiego, który w zeszłym roku chyba w Polsce nie wystartował ani razu, z tego co pamiętam. Więc jakby skomunikowanie to w grudniu, żeby wybrał nasze zawody były było takie dość, dość trudne. Ale udało się. No właśnie, bo to jest tak, że rzeczywiście rzadko czołówka się spotyka na jakichś zawodach, tak, żeby rozstrzygnąć rzeczywiście na wysokim poziomie u nas. To jest tak naprawdę, może nikt to jest najlepszy, bo wiadomo, że to jest predyspozycja dnia i pogoda i wszystko, tak jak w biegach górskich. I te nagrody to jest rzeczywiście coś, co przyciąga biegaczy. To jest super ważne, chyba, żeby ci biegacze mieli tak naprawdę szansę odkucia się troszeczkę za te swoje ciężkie treningi, no bo to jest przecież mnóstwo czasu poświęcone, mnóstwo energii i też są wydatki z tym związane. Przede wszystkim, jakby jeśli chodzi, jeszcze wracając do tej bezpośredniej rywalizacji, to znaczy, że. Wydaje mi się, że zawodnicy dobrzy, dobrej klasy, e, lubią przyjeżdżać na takie zawody właśnie obsadzone, mocno obsadzone, a jak kombinują, no to dla mnie już tak trochę zalatuje taką amatorszczyzną. Mm -hmm. e, natomiast e, bardzo mi się podobała sytuacja właśnie w lądku zdroju, gdzie właśnie ta komunikacja była od dłuższego czasu taka, żeby tych zawodników e, w pewien sposób jakby skumulować na tym dystansie 33 km. Mm -hmm. Według mnie super, tak? Gratuluję szczerze, gratuluję organizatorom, Pieszkowi, Hercogowi z ekipą. Świetnie, według mnie to wyszło i uważam, że to jest na pewno dziś warte do wykorzystania w, w kilku latach, bo wreszcie przestaliśmy się bać startować wszyscy na jednej imprezie i to się tak nie rozjeżdżało. Więc no myślę, że zainicjowaliśmy to wspólnie, no bo te imprezy były blisko siebie. Pierwszy oczywiście był, był lądek, później my, natomiast e, i sprawa dyskusyjna, gdzie była lepsza, lepsza ekipa. No to zresztą, zresztą to jest. zupełnie różne biegi. Były. Tak, zresztą to w komunikacji nie ma, e, nie ma większego znaczenia. Natomiast fajnie, że taka sytuacja się jakby pojawiła. Uważam, że świetnie. Jeśli chodzi jakby o nagrody, to też jakby przy organizacji biegu widziałem, jak to wygląda. E, z drugiej strony, gdzieś tam, jak pomagałem. Czyli e, no dużo osób jakby zarabia na tej imprezie czyli na przykład no strzelam, wypożycza się dwa znaki utrudnienia w ruchu trzeba zapłacić 1500 zł dostaje na przykład ratownik medyczny, jeden, drugi ja rozumiem, bo to jest jakby ich praca tak. i tak dalej firma, która przewozi barierki to jest organizator i każdy dostaje na przykład po 1000, 2 5, 10, 60 a zawodnik na dobrą sprawę dopłaca i większość osób, no tak jak przyjeżdża no to jest Tysiąc o w plecy, tysiąc pięćset. I no to też te nagrody, które są tam raz na jakiś czas, czy tak na przykład w przypadku Bartka Gorszycy, że tam świetne występy w Krynicy i tak dalej, no to za tym idą przygotowania. Też jakby widzę po sobie. Ja też zawsze staram się właśnie to mówić, że jeśli dostanę więcej pieniędzy na przykład z takiego powiedzmy budżetu marketingowego, z różnych jakby źródeł, tak, od różnych gdzieś tam sponsorów to ja sobie nie kupię lepszego samochodu, tylko po prostu jadę na obóz, albo kupię, nie wiem, namiot hipoksyjny i tak dalej. To trzeba wykorzystać jakby tu i teraz. I fajnie, że taka sytuacja się nadarza coraz częściej w Polsce, że coraz więcej osób decyduje się tak tak trenować na poważnie, także coraz, coraz bardziej profesjonalnie do tego podchodzić, i też uważam, że rozwojowo jest to świetne. I na pewno jest to z dużym potencjałem dla takich też młodych biegaczy, górskich, którzy powiedzmy, będą w tych kategoriach stricte seniorskich za parę lat, to, to te działania teraz na pewno jakby podciągną jakoś na, w późniejszym czasie. Tak, to mega. Te wszystkie działania, o których mówiłeś, mega. Podwyższają rangę w ogóle tego sportu u nas w kraju, prawda? A tak, czy to ty... się komunikuje wszędzie, w zasadzie na Słowacji, tak, no bo tak mówimy, Europa, tak, ale często to jest Słowacja i u nas to jest w linii prostej 10 km albo czasem mniej, więc często to jest już, już tam, prawda? W zasadzie za naszą granicą tutaj, więc często to jest właśnie blisko, fajnie, że się to właśnie zmienia. I też na, wydaje mi się, że trzeba wykorzystać ten boom. To, że na przykład Salomon zrobił Golden Trail Series. I e, oczywiście jest to, powiedziałbym, w pewien sposób, konkurencja do tej ligi skyrunningowej, No to widać, prawda? Ale e, zrobili inaczej. E, trochę też inne osoby przyjeżdżają, i tak dalej. No to, to, to jest według mnie super zrobione, że to jest właśnie nowa jakość. Niekoniecznie wszędzie gdzieś tam jest lepiej i tak dalej, ale na pewno to pomaga wszystkim. Łącznie, łącznie z nami tutaj na krajowym właśnie podwórku, że taka liga powstała. Ktoś to kojarzy właśnie z telewizji i tak dalej. No chociażby tak jak, nie wiem, my po Tatraskiej Maratonie, bo no, w poniedziałek zawoziłem yy, moją dziewczynę Weronikę do pracy i w Radiu Z była wzmianka o Tatraskej Maratonie, gdzie też akurat tam nie, nie współpracowaliśmy z nimi. I mówię, kurczę, super. No to, to są właśnie takie pewnego rodzaju podziękowania, które że, że jednak wykonaliśmy dobrą robotę. Tak, zresztą po tej imprezie w, na ustach wielu biegaczy wiesz, pojawiała się opinia, że te zawody, które zorganizowałeś, czy te razem z ekipą mega się sprawdziły i że, i że bardzo, bardzo cię wszyscy chwalili no, za, za robotę, którą zrobiłeś, więc, więc super. Dzięki bardzo, bardzo miło. No. Bardzo miło to słyszeć, no dostaliśmy dużo, dużo takich pochwał, więc no bardzo mnie to po prostu cieszy. Te słowa budują, tym bardziej, że wiem, że dużo trudniej jest napisać parę dobrych słów, a takie cierpkie przychodzą nam do napisania znacznie prościej. Bo oczywiście, zawsze też się pojawiają jakieś tam negatywne komentarze. Ja też w zasadzie już kilka dni przed zawodami zacząłem zapisywać, co zrobiliśmy źle, gorzej, tam po prostu moglibyśmy to poprawić na, podczas kolejnych lat. I na pewno będziemy się starać to zrobić. Natomiast jakby oprócz poprawy tego, co też nie do końca nam wyszło w tym roku, w zasadzie głównie przez COVID, więc dużo rzeczy musieliśmy tak zminimalizować, i trochę mi było szkoda, że tego nie możemy zrobić, tego, tego, tego i na pewno to będziemy robić w przyszłym roku tak czy inaczej, ale oprócz tego będziemy się starać, żeby zorganizować Puchar Świata. Zobaczymy, jeśli chodzi właśnie tutaj o federację. Staramy się głównie teraz, żeby to było w Skyrunning Migu, żeby było właśnie w tej serii pucharowej. Więc no, wykonujemy jakby konkretne działania. No, nie, mogę powiedzieć, że nie jest to teraz w, stref, w, w jakiejś sferze marzeń, tylko naprawdę chcemy to zrobić, i e, też właśnie myślę, że wspólnymi jakby siłami, e, powiedzmy, takimi, organizatorów, ale i ambasadorów biegu, bo też właśnie zaprosiłem do współpracy e, między innymi właśnie Miśkę Witowską, Bartka Przedwojewskiego, żeby ten, re, e, ten bieg pomóc nam reklamować, e, i żebyśmy mogli postawić tutaj na no właśnie, na Polar świata. Bo czemu właśnie tutaj nie robić e, takiej imprezy, skoro? E, Mamy pewnego rodzaju limity z parku, tak? Mamy, no mamy po prostu limity tam na 350 osób, powiedzmy. I oczywiście z punktu widzenia takiego marketingowego, też dla, dla sponsorów, no nie jest, to, nie jest to zbyt dobrze, no bo dużo jest większych festiwali, w zasadzie, że mają kilka, po kilka dystansów, i tam na jednym, dystansu, na jednym dystansie startuje dwa albo trzy razy więcej osób niż u nas. Ale myślę, że po prostu na te 350 osób możemy postawić na, na jakość. To znaczy, żeby skupić się na tej grupie elity i starać się zaprosić naprawdę mocnych zawodników. W tym roku też jakby to się też nie udało jakby covidowo. Ja napisałem do ponad 80 osób, a do kilku, z kilkoma już prowadziliśmy taką naprawdę za, zaawansowaną rozmowę między nimi z Remim Bonetem i z Elianet Wexdal, dziewczyna, która wygrała z Gamy w zeszłym roku i w zasadzie było bardzo blisko, żeby przyjechali, no koniec końców oczywiście się tam jakby nie, nie udało, ale na pewno na kolejne lata będę się starał to zrobić, żeby też zrobić te imprezę w takim odstępie, żeby pasowało między innymi tam przed Dolomitami czy Koma Pedrosą, żeby właśnie ci zawodnicy elity mogli do nas przyjechać, ale żeby też oprócz tych tej elity mogli wystartować osoby właśnie ze środka i powiedziałbym i z takiej końca stawki, żeby tutaj jakby nie dyskryminując nikogo, przy okazji oczywiście zrobić jakby osobne wydarzenie, drugi bieg, rowery, wspinanie, warsztaty i tak dalej, to chcielibyśmy tak rozbudowywać, natomiast tutaj chcielibyśmy postawić właśnie na, na jakość tego typu, czyli organizacja właśnie poważnych zawodów i mam nadzieję, że, że będziemy jakby szli cały czas w tym kroku, żeby się to udało. Mega, mega plany. Powiedz, skąd to wszystko u ciebie się pojawiło? Jak myślisz, taka dusza? Masz taką duszę społecznika, trochę, co nie? <grystanie> <grystanie> Żeby coś zrobić dla innych. Czy są jakieś inne powody tego, że, że tak mocno działasz na tym polu? No, trochę, trochę, trochę jest tak, że jeśli chodzi o organizację albo stworzenie, stworzenie czegoś, czasem też jakby praca. No to ja czasem tak nie potrafię myśleć pragmatycznie. Raczej właśnie myślę w ten sposób taki bardziej mniej excelowy, bardziej romantyczny i chciałem, żeby coś, jeśli coś zrobimy, żeby no naprawdę było zrobione tak, tak dobrze, tak? żeby było okej. Okay. Czasem się udaje, czasem nie, ale wydaje mi się, że jakby nie ma się co bać jakby takich dużych projektów, czy to właśnie start w zawodach poważnych, tak na przykład no właśnie ta Liga Golden Trail, w którym debiutowałem w 2018 roku, no to było coś wielkiego dla mnie, ale kurczę, no trenuję się właśnie z myślą o czymś takim. I tak samo ta traska Maraton. Tak, nie miałem w ogóle motywacji do zrobienia zawodów takich powiedziałbym średnich, Przeliczania, czy nam się to będzie opłacać, tak i tak dalej, jak to wyjdzie. No tutaj wszystko postawiliśmy na, na nagrodę i marketing, i w zasadzie przestałem jakby kalkulować. Wiedziałem już w pewnym momencie też, że jak to będzie wyglądało, jakby covidowo, że to jest jakby nieopłacalne robienie imprezy, ale stwierdziłem, jak my to mamy przenieść na przyszły rok i stracić rok. To samo, właśnie Radek Kasprzak, no to to lepiej po prostu już teraz jakby działać i jakby zacząć budować markę. Pewnych rzeczy po prostu nie można przeliczyć na pieniądze. Więc no, no mam parę takich rzeczy, tak samo właśnie praca w klubie wysokogórskim, że no działam społecznie i uważam, że jak swoją robotę się będzie robić dobrze, no to później będą z tego właśnie różnego rodzaju gdzieś tam takie po prostu profity. Niekoniecznie gdzieś tam finansowe, ale... Różnego rodzaju. No, tak samo zresztą, Toprze, też jakby w Toprze jestem ratownikiem, ochotnikiem. No, po prostu tam przy, przychodzę, czy przychodzimy, bo to jest wiele, wiele osób na dyżury. Nie, nie kalkuluje się po prostu tak, że tego dnia można było zrobić po prostu coś innego, więc wydaje mi się, że, że fajnie też jakby coś od siebie dać. Absolutnie. A jak często masz dyżury w Toprze? Teraz przyznaję, że niewiele, bo bardzo mnie właśnie pochłonęła organizacja biegu, a z kolei wcześniej nie mogłem przychodzić na dyżury ze względu na kontuzję, którą miałem właśnie w zeszłym roku, więc miałem teraz bardzo długą przerwę. I sierpień i teraz wrzesień to są takie miesiące, kiedy chciałbym wrócić, w zasadzie już wróciłem do dyżurowania. Tych godzin nie jest dużo. To zależy różnie. W zasadzie takie minimum to jest tam 140 godzin rocznie, bodajże. E, mi tam z poprzednich lat wychodziło, gdzieś nie wiem, między tam 300 a 600, ale jakby to też tak jakby nie ma znaczenia, bo często jest tak, że po prostu dosta, dostajemy SMS-y, jak zazwyczaj jest. Także jak jest jakaś akcja, wyprawa, po prostu dostaje się SMS-a i jedzie na tą wyprawę i tam się po prostu już dalej, dalej działa. A powiedz, a czy twoi. Koledzy z Topru też są aktywnymi sportowcami w dużej mierze. Jak to wygląda w ogóle? Dużo osób jest aktywnych, dużo biega, wspina się i tak dalej. Zazwyczaj to są to złączenie różnych pasji. I w zasadzie też no myślę, że każdy sobie gdzieś tam, jakby tam, zadaje, czy tam zadawał pytanie, jak występował w zasadzie, do czego mu to jest potrzebne. I ja pamiętam jak byłem właśnie na, na zarządzie jakby się przedstawić, no to powiedziałem, że e, jestem w miarę szybki, zacząłem się wspinać i tak dalej i uważam, że no, mogę coś swoją osobą wnieść jakby tutaj do tej jakby instytucji e, jest dużo osób, które właśnie się w, świetnie wspinają, no chociażby nie wiem, albo no robią naprawdę takie no, epickie rzeczy no, Andrzej Barger chociażby tak, więc e, jest to pewnego rodzaju taka, nie wiem, nie chcę powiedzieć śmietanka, ale no są naprawdę dobre osoby, dobrze przygotowane. Przede wszystkim jakby też szkolenia są prowadzone w świetny sposób. I Na to bo najbardziej chciałbym zwrócić uwagę, że ci instruktorzy instruktorzy TOPR-u, szczególnie właśnie jeśli chodzi o różnego rodzaju techniki linowe, jaskinie, kurs pierwszej pomocy, no to jest prowadzone naprawdę na takim, na takim poziomie, że ja się na przykład bardzo cieszę, jak takie szkolenia są, bo no nie patrzę na to, że kurczę, będzie, nie wiem, cały dzień, tak, albo jak tam wcisnąć trening, albo trzeba będzie znowu wolne w szkole załatwić i oczywiście no, masa rzeczy na nie, tylko to są rzeczy prowadzone tak jakościowo, że człowiek chce tam być. I tych szkoleń jest dużo, można w nich uczestniczyć, jakby też spoza takich obowiązkowych, więc rozwojowo uważam, że to jest świetne. I często jest tak, że osoby przy, ta, przy takim jakby podstawowym przygotowaniu, takim spinaczkowo-kondycyjnym, jak przychodzą, no to po paru latach i jakby odbyciu tych szkoleń świetnie działają, no i uważam, że to jest jakby głównie zasługa instruktorów, prawda, że oni tak po prostu to potrafią jakby zgrać wszystko w całość. Mhm. A czym się zawodowo zajmujesz Marcin? Jestem trenerem w szkole sportowej, w szkole mistrzostwa sportowego w Zakopanem, Aha. jestem trenerem biegów narciarskich. A no właśnie. Bo ty przecież masz duże doświadczenie w biegach narciarskich, prawda? Byłeś w kadrze narodowej, pamiętam dobrze? Tak, tak. Byłem w kadrze narodowej młodzieżowej przez 4 lata. Później jeszcze rok jeździłem przy trafiałem wraz, wraz z kadrą, A, ale nie byłem, nie byłem wtedy w kadrze tej olimpijskiej wtedy w tym, w tym roku i tak, mam taki właśnie background biegowy, ale jeśli chodzi o właśnie biegówki no i teraz to oczywiście jakby idę właśnie w tym kierunku tutaj trenerskim, pracujemy z, właśnie w szkole razem z Wojtkiem Suchwałko między innymi i mamy mamy grupę juniorów głównie taka grupa 15-19 lat no fajnie, fajnie idzie ta współpraca, właśnie ja w, bardzo lubię tą pracę w szkole w sensie jakby zawsze są jakieś takie drobne rzeczy, które, no które nie idą, prawda że tam człowiek narzeka że to, to, jakieś takie rzeczy, nie wiem, obowiązkowe takie może związane jakby ze stricte takich struktur na, na przykład szkolnych no bo jesteśmy zatrudnieni z karty nauczyciela no to znika jak się jedzie na zawody, jak są treningi. No mam coś takiego, że naprawdę chcemy mi się w poniedziałek wstać, bo wiem, że na przykład idziemy tam na trening i nawet jak na tym treningu, bo zazwyczaj tak jest, że tam stoję i, i właśnie stoję prawie no tak, może prawie że ręce w kieszeni i stoper, ale przy dużej grupie to też nie zawsze to nie jest tak, że ja na przykład biegnę i nie wiem, wszyscy biegną za mną albo przede mną, no bo trochę tak z tego zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że wtedy trochę za dużo robię swojego treningu, a tu trzeba się po prostu jakby skupić głównie na grupie, a swoje rzeczy zrobić po prostu po południu, więc trochę jakby to się tu musiałem też jakby ustalić jak, jak to gdzieś tam wygląda, żeby sobie to jedno nie wchodziło na drugie, czasem oczywiście się to udało uzupełnić i tak dalej, ale głównie jest tak, że, że tam się właśnie pracuje dla, dla nich, dla, dla tych juniorów i bardzo fajnie to idzie, spora część z nich jest teraz w kadrze Narodowej u Justyny Kowalczyk, dziewczyny, czy, czy w zasadzie grupa mieszana chłop chłopaków i dziewczyn w kadrze. To jest taka odświeżona kadra młodzieżowa juniorów, więc no, przygotowujesz jestem, na rybek, tak? No. Tak, jestem, mhm. e, jestem właśnie zadowolony, mam dużą satysfakcję z tej pracy i bardzo mi się to podoba. No dobrze, to wspomnij jeszcze o, o sportach, jakimi się zajmowałeś w życiu. czy no bo Mieszkasz w Zakopanem, więc jesteś blisko gór bardzo. Powiedz mi, otarłeś się o jakie dyscypliny jeszcze poza bieganiem i narciarstwem? Poza bieganiem i narciarstwem, to w zasadzie powiedziałbym, że te dyscypliny były równolegle w szkole sportowej. Ja ogólnie pochodzę z Bielska Białej i uczęszczałem do szkoły mistrzostwa sportowego w Szczyrku. Najpierw jeździłem na nartach, na ciężarówkach trenowałem, a później zacząłem trenować biegi narciarskie. I jakby bieganie letnie, zimowe, według mnie to cały czas to tak szło równolegle. Później się to zaczęło rozjeżdżać na poziomie kadry i tego biegania, tego letniego, bez nart, było coraz mniej. Natomiast to jakoś tak szło równolegle. Natomiast jeśli chodzi o sport, takie którym trochę więcej czasu poświęciłem, to na pewno ski alpinizm i wspinaczka. Mhm. Głównie wspinanie sportowe, oczywiście też się wspinam w górach latem, zimą, natomiast no też jest trochę teraz tego mniej, chociażby tak jak w tym sezonie i w zeszłym, ponieważ skupiam się na, na tym, żeby nie rozjechałem się biegi górskie i w zasadzie. W 2018 roku, też jak właśnie pojechałem na serię Golden Trail, no to zauważyłem, no zobaczyłem tak na dobrą sprawę, gdzie jest świat, a gdzie jestem ja. I że no fajnie, że no można mieć jakieś różnego rodzaju zajawki, ale trzeba się skupić na jakichś tam rzeczach. I oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, na przykład, nie wiem, ski, alpinizm i bieganie, albo czasem, żeby się tam iść powspinać, ale nie można wszystkich rzeczy robić na wysokim poziomie albo nawet na dobrym poziomie, we wszystkich wtedy, jest wtedy przeciętnym więc po prostu od jakiegoś czasu skupiłem się że są tylko biegi górskie a resztę rzeczy podporządkowuję podnie. dnie, jeśli chodzi właśnie o dyscypliny treningi uzupełniające i tak dalej bo lubię na przykład takie aktywności też jak rower, sporo jeżdżę na rowerze, głównie jakby podczas rehabilitacji to, to dużo jeździłem. Stacjonarnie? czy? Stacjonarnie jeździłem na, na Zwiftie, mm -hmm. no ale tak jak teraz, na przykład wszystkie treningi uzupełniające po południu praktycznie 4-5 razy w tygodniu to jeżdżę sobie tak, od takich treningów właśnie po godzinę albo w niedzielę jakiś taki dłuższy właśnie spokojny rozjazd, ale też na przykład chodziłem na na jogę trochę ćwiczyłem w domu i też stwierdziłem, że jest to super, super sprawa, bardzo, bardzo polubiłem. Natomiast no właśnie jak teraz na przykład mam iść na przykład na zajęcia takie zorganizowane na przykład na jogę, no to na przykład najpierw patrzę czy zrobiłem jakby swoją, swoje założenia, tak? czyli jakiś właśnie plan treningowy, czy się wcześniej jakby porozciągałem i tak dalej, no gdzieś tam masa, masa rzeczy. No, bo też uważam, że ja jestem, działam czasem bardzo chaotycznie i jakby próbuję dużo rzeczy złapać naraz, próbuję wielu rzeczy, no i to nie do końca się gdzieś tam układa później. Trzeba zrobić krok wstecz, trochę się tak jakby tam uspokoić i tak dalej, i czasem do nich właśnie wrócić wydaje mi się, że to jest taki pewnego rodzaju profesjonalizm ja obserwuję po niektórych zawodnikach e, czy to właśnie z biegów narciarskich e, zawsze podziwiałem Monikę Honisz Monikę honisz staręgę teraz e, właśnie za jej profesjonalizm jak ona podchodziła do, do wielu nawet takich najdrobniejszych rzeczy jednocześnie przy tym była no, naprawdę taką bardzo serdeczną i no, jest w ogóle jest świetną osobą i mąż Maciej Staręga to samo, ale i właśnie Bartek przedwojewski, Marcin Świerc, tak, ceni, ceni ich właśnie za profesjonalizm, takie pewnego rodzaju poukładanie wielu, wielu rzeczy, aspektów pod, pod właśnie jakiś konkretny cel. I często jest tak, że to takie osoby, też powiedziałbym, amatorzy po prostu dają taką właśnie siłę napędową pokazują jak można jak można na przykład utrzymywać motywację, no nie zapomnę tego jak zacząłem mieszkać w Zakopanem w zasadzie pomieszkiwałem wtedy pomieszkiwałem wtedy w kościelisku i zacząłem się wspinać, zapisałem się do klubu wysokogórskiego i zacząłem przychodzić na ściankę bulderownię, na, na rawę i wszyscy mówili, że to środowisko zakopiańskie i jeszcze wspinaczkowe to jest takie bardzo hermetyczne ja w ogóle czegoś takiego nie odczułem, zostałem bardzo serdecznie przyjęty, ale też trzeba było od siebie tam jakby coś dać. I tak patrzyłem, jakie rzeczy, ludzie robią rzeczy, jak się wspinają, jaki to jest poziom, jaka po prostu motywacja, że na przykład osoby, nie wiem, 40, 50, 60, 65 lat, no jak po prostu napierają. Po prostu dla mnie to było niesamowite. Ja miałem wtedy 24 lata i czułem się po prostu, jakbym był na emeryturze, takiej sportowej, jakby po tych biegach narciarskich. I zauważyłem, że no kurczę, takie no drugie życie, prawda? No I stwierdziłem, no kuczy niesamowici ludzie w ogóle, i ile mają w sobie gdzieś tam energii. I teraz też to dostrzegam właśnie u, u innych, często u, u osób, które właśnie trenuję, gdzieś tam prowadzę, bo wydaje mi się, że zawody no to jest w pewien sposób, jakby podsumowanie tego, czym się tam zajmowaliśmy itd. i tak dalej. Zresztą też nie każdemu one są potrzebne natomiast jakby trening jest celem samym w sobie i to jest po prostu świetne jak widzę jak na przykład u niektórych jaką to sprawia radość i takie dążenie właśnie do, takiej, do takiego stanu takiego, że no kurczę, dobrze się czuję nie potrafię dokładnie opisać o co chodzi ale dobrze się czuję, a czy rower czy bieganie, czy yoga, czy jakby sposób w ogóle życia mi w tym pomaga, no to że jest jakby druga sprawa więc no, uważam, że to jest właśnie coś takiego bardzo interesującego, i trzeba tak trochę, jakby w tamtą w taką stronę iść. A opowiedz trochę o kontuzji w zeszłym roku, która Cię spotkała, bo dosyć to chyba było trudne dla Ciebie, prawda? Wyłączyło Cię na, na wiele miesięcy z treningów. Jak sobie w ogóle poradziłeś z nią tak mentalnie? Oglądałem filmiki z Zegamy. <grywia> I, tak. I wiedziałeś, po co cierpisz, tak? Że musisz odczekać swoje, żeby tak, biegać zegamy? Tak. No, w, w zasadzie y, kontuzja to y, nie, nie był koniec świata. No bo jak widać przytra przytrafia się to cały czas różnym osobom. No i są to takie rzeczy, na które mamy wpływ i na które nie mamy wpływu. Ja akurat mogę powiedzieć, że miałem wpływ trochę na moją konduzję, no bo zrobiłem to na nartach w zasadzie pod koniec sezonu. Mój błąd i jakby wiem, jak, no, wiem jak się to po prostu stało. Mhm. I Ale co to było z przetrenowania? Czy... Nie, nie, po prostu jechałem na. Rozpędzałem się wjeżdżając w dolinę mhm. i byłem po prostu totalnie rozluźniony, bo był łatwy teren. Fakt, że właśnie poza trasą, ale no, już się odchyliłem na tyły nart. Tak sobie po prostu jechałem. I wjechałem w taki miękki wiosenny śnieg. W zasadzie to była taka linia. To nawet nie była, że to była strefa zmiany śniegu, tylko poczułem, że to jest taka linia. I jedną nartę mi, zaczęła mi jedna narta jakby odchodzić w lewo. I wtedy chciałem jakby ją skorygować, stanąłem na prawej, przyniosłem zbyt duży ciężar ciała na prawą nartę i dziób mi wpadł pod śnieg. A jeżdżę zazwyczaj na zablokowanych wiązaniach. No i właśnie wywróciłem się, przeprostowałem nogę i zerwałem trzy więzadła. I myślę, że chyba najbardziej marudziłem w domu, w mieszkaniu w kwietniu, zaraz potem po wypadku. Tym bardziej, że miałem różne diagnozy, łącznie z taką, że nie wrócę do biegania, i tak dalej, więc na pewno gdzieś tam byłem markotny i to, że Weronika to w ogóle wytrzymała, to, to super. Jakby nie mogłem się pogodzić z diagnozą, bo jakby było okej, okay. znaczy nie było tragicznie. Znaczy, okej okay, może nie było, ale nie było tragicznie. Niekoniecznie ta nasza diagnoza, jaką my sobie dajemy albo jedna z osób, to ona jest dobra, prawda? No ja byłem łącznie u 16 ortopedów, bo miałem taką sytuację jakby nie, nie do końca jasną. No, i musiałem jakby wybrać taki swój protokół, jakby co robię. I w zasadzie, jeśli chodzi o zabieg, to mniejsza część z nich mi polecała. Większość mi powiedziała, żeby nie robić tego zabiegu, ale byłby utrudniony powrót do sportu. Stwierdziłem nie, kurczę, jak chcę wystartować w zegamie, no to muszę się zoperować. I tak przygotowywałem się trochę do tego, miałem wszystko jakby już ustawione czy już tak kupiony trenażer tak, wiedziałem już, czekałem kiedy będę mógł na Zwifta wejść i jakby takie protokoły rehabilitacyjne dużo mi pomógł Kuba Gut z Tatra Rechu no i ogólnie też jakby tak mentalnie się do tego przygotowałem, ponieważ kontuzję miałem w kwietniu zabieg we wrześniu Trochę czasu jeszcze nie mogłem wtedy zbiegać, więc zbiegałem wtedy, startowałem w zawodach tylko pod górkę. No, nie, nie, powiem, że moja rehabilitacja nie szła jakoś specjalnie szybko, natomiast no, poświęciłem się jakby w 100%. W sensie, po trzech miesiącach pamiętam, że średnia dziennych ćwiczeń mi wychodziła ponad 5 godzin. I w zasadzie wszystko, wszystko robiłem rano. Od rana do wieczora, żeby po prostu to nogę rehabilitować, i tak dalej. No, łącznie też jakby z dniami takimi totalnego restu, ale nawet pamiętam, jak coś w kuchni przygotowałem, to stawiałem na jednej nodze albo gdzieś dyski się walały po mieszkaniu, no, był totalny rozgardiaż, bo cały czas stawałem tu na jednym dysku, to na drugim, i tak dalej. I ten rower dość długo jeździłem na przykład na rowerze, tak, tylko żeby robić trzy, czwarte obrotu, bo nie mogłem zrobić pełnego. I w zasadzie sporo osób, bo myślę, że już ponad 30 napisało do mnie, żeby w ogóle podzielić się jakimiś szczegółami odnośnie rehabilitacji, jak to wyglądało. Natomiast jakby ten protokół rehabilitacyjny trwa rok i czekam właśnie do września, żeby jakby się już to zakończyło i chciałbym, jakby tak też jakby tam o tym później tam opowiedzieć. Natomiast nie będę, jak mówił do końca, jakby takich jakby mojego właśnie tego protokołu, jak ja to robiłem, ponieważ ja to sobie trochę jakby zrobiłem na własne ryzyko i na własną rękę. I uważam, a uważam, że to jest tyle różnych sytuacji, zdrowanie ACL-a jest tak częstą przypadłością. I po prostu tutaj powinien każdy fizjoterapeuta jakby zalecić i jakby się tym zająć profesjonalnie. Na przykład jak biegałem na bieżni mechanicznej albo na takiej próżniowej, tam z odciążeniem. To akurat na próżniowej nie oglądałem filmików z zegamy, ale na takiej zwykłej bieżni, jak biegałem, to oglądałem sobie właśnie filmiki z zegamy, między innymi, bo to były zawody, na które chciałem wrócić i w ogóle muszę powiedzieć taką, no taką małą jakby anegdotę o tym, ponieważ w zeszłym roku napisałem do nich, że no kurczę nie wystartuje, ponieważ się tam skasowałem i mogę biegać tylko pod górę. I podpisali mi, to może wystartujesz w wertykalu a Tak, kłuczymy się jechać tam do Hiszpanii, do krajów Basku, żeby polecić tylko w marzy. No, słabo biegam te wertykale I tak się zastanawiałem i stwierdziłem: Za dużo niewiadomych nie jadę. Trochę później tego żałowałem, ale no, zdecydowałem się nie jechać. Napisali mi wtedy, pamiętam, że we wrześniu mamy zabieg. I oni napisali do mnie pod koniec września, aż tam w zasadzie początek października, ale pamiętam, że miałem wtedy w mieszkaniu coś, no, Byłem świeżo, świeżo powiesił ze szpitala. Pamiętam, że Marcin Świec wtedy u mnie był. Przyjechał zobaczyć, jak tam się w ogóle czuję po, po zabiegu. I sprawdzam maila i napisali właśnie do mnie organizatorzy z zegamy, jak tam po zabiegu, czy wszystko w porządku. I odpisałem. No tak, że dzięki za w ogóle za, za to, że się tam interesujecie, jest, jest OK. I po prostu robię wszystko, żeby wrócić do was. I oni, a to super, bo we wrześniu rusza rejestracja. No i myślę, no okej, okay, no to rusza we wrześniu, przepraszam, nie we wrześniu, w styczniu. W styczniu rusza rejestracja, OK. styczeń, rusza rejestracja. No i zapisałem się z tej puli komercyjnej, oczywiście tam do losowania ponad 10 tysięcy osób. I napisałem maila do organizatora, że no w nawiązaniu do tego, co tam pisaliśmy, to zarejestrowałem się... Dzięki raz jeszcze za informację i gdybyście mnie tam mogli pomyśleć o mnie tam podczas tego wybierania osób, to, to byłoby super. Czekałem na odpowiedź minutę, dokładnie po minucie dostałem odpowiedź i tam właśnie było typu, Marcin, don't worry, of course we have the beep for you, because in 2018 you had a really good time. See you Zagama. Czy można po prostu dostać lepszego takiego kopa motywacyjnego? Nie. No ja po prostu zobaczyłem, co się stało Normalnie no, no, autoresponder, no, no. prawda? Tak. I mówię: no, kurczę, no wszystko zrobię, żeby na te zawody pojechać. Tak. I niestety też, jakby koniec końców nie mogłem na nie pojechać. Jakby też jakby bałem się trochę później, widziałem w kwietniu w jakim stanie jest moja noga, i nie chciałem się po prostu skasować, ale no to przy styczeń, luty, marzec to no cały czas naprawdę myślałem o tych zawodach, bo też tacy ludzie je organizują, prawda? No ja byłem na wtedy na zegamie chyba 24. A tutaj, no ale czułem się po prostu potraktowany jak no, elita. No, top, Ekstrem, strasznie top, to prawda? fajne. Strasznie fajne. Mega, nie. Mega. Mega. I to w ogóle, że oni wiesz, pamiętali o tobie i pisali do ciebie, to też wszystko świadczyło o tym, że wiesz, no im zależy na tobie po prostu bardzo, nie? Tak, no a właśnie, Super. a przecież nie jestem zawodnikiem tam z tego top 10, prawda? Mhm. Mm i no, nic takiego wtedy nie pokazałem na tej zegarze tak na dobrą sprawę. Fajnie, ja się tam bardzo cieszyłem z mojego wyniku. No I, I pamiętam też właśnie y, tam reakcję serdziego Zbafa, y, który właśnie jest jakby dyrektorem sportowym. No to, to, to jest jakby inne podejście, prawda? To jest, y, to jest coś, co chciałbym, żeby też jakby u nas się pomału jakby zmieniało i zmienia się za sprawą wielu osób właśnie Marcin'a między innymi Bartka dziewczyn, Romana Ficka i tak dalej zmienia się właśnie podejście, które no właśnie też ten tak kolejny przykład jak wracałem z Ring of Steel też w 2018 roku byłem bardzo zadowolony z biegu Pamiętam, że z Alexisem Sevenetsem i z Sage'em Kennedy'im y, cieliśmy się tam na ostatnich kilometrach. Udało mi się zwyciężyć, więc jakby dodatkowa motywacja. 17 miejsce. Wygrał Kilian. No Bartek zrobił bardzo dobry wynik i tak dalej. No ogólnie euforia. Mhm. Byłem zniszczony, ale bardzo zadowolony z tego startu, że wyszło i tak dalej. Y, I wracałem, pamiętam, wylądowałem w Polsce i jeden z zawodników, którym właśnie pisałem plany, napisał do mnie, cześć Marcin, jak tam? Czy doszedłeś do siebie po porażce w Szkocji? Bo 17 miejsce e, dla wielu jest odbierane po prostu no, porażka, tak? A trzecie miejsce, czy drugie, czy pierwsze na zawodach jakichś takich mniej obsadzonych, no, to jest rewelacja, prawda? I tego nie ma sensu tłumaczyć, o, po prostu tylko trzeba właśnie robić swoje i tak jak myślę w ogóle z wieloma rzeczami, tak? Czyli jakby treningowo, organizacyjnie, tak, chcesz zrobić dobre zawody, to kurde zrób, nie, też ja zresztą to słyszałem parę razy i właśnie chciałem je zrobić, tak, treningowo, no to zrób tak, żeby było właśnie lepiej, więc mniej takich inicjatorów, inicjatyw, tak, opowiadania o tym, tylko więcej po prostu takiego działania, to uważam, że... Pozytywnego to tak. i tak, ta, pro, pro ta. Jakiś, Niestety u nas jest strasznie modna ta taka komunikacja negatywna. Ja tego nie rozumiem zupełnie. Nie? Nic dobrego na tym nie wyrośnie. Nie ma takiej opcji. Ja myślę, że to też po prostu pewnego rodzaju oświadamianie mhm. i po prostu też takie normalne podejście, prawda, bo no, no tak naprawdę jesteśmy normalni, i w zasadzie tak zajmujemy się, każdy z nas pracuje i tak dalej i nie ma co używać jakichś takich po prostu, nie wiem, też takiej narracji na zasadzie, że strażak w Zegamie, na zegami był na takim i takim miejscu i AWFista tam, nie wiem, dwudziesty, tak? No po prostu, każdy z nas pracuje i trzeba po prostu wyciągać jakby te rzeczy pozytywne i nie, nie robić z nas, męczenników. Czy to ja nie mówię tutaj o zawodników, powiedzmy tam, tych dobrych, tak? do których nieskromnie tutaj siebie akurat tutaj zaliczę, ale iść ze środka właśnie i z końca stawki, tak, no każdy z nas, jakby się na to decyduje, płaci za to jeszcze, tak? no bo trzeba sobie zapłacić. I po prostu trzeba to właśnie, trzeba, to, trzeba działać, robić swoje, i przy tym się dzieje to właśnie uświadamianie. Wrzucę tak na sekundę do Tatraska Maratonu, mhm. gdzie bardzo mi zależało to było właśnie też z tych jednych takich czynników jakościowych żeby uświadomić ludzi, że są zawody. I co prawda udało mi się zrobić w 20% to, co miałem zaplanowane. To też z pewnego rodzaju takich restrykcji, które ma Park Narodowy i uważam, że też no jakby, jakby może te wszystkie moje pomysły to byłoby zbyt dużo jak na pierwszy rok. I coś takiego wprowadziła Grań Tatr między innymi. Uważam, że w ogóle zawody graniem Tatr jakby organizowane w Polsce to był taki, to był taki nowy powiew kości. To była trasa, szczególnie jeśli chodzi według mnie pod kątem jakby zabezpieczenia no, coś, że była grań i długo długo nic. I w zasadzie ciężko było wymienić, dlaczego tam było aż tak dobrze, prawda? Tam na coś się złożyło wiele elementów. I no dalej, cały czas uważam, że po prostu no jeden, to jest jeden z wzorów, jeśli chodzi o organizowanie zawodów. Natomiast właśnie jeśli chodzi, jakbym o, o moje uczestnictwo w granie jako zawodnika, czy tam właśnie też kibica, to ludzie nie wiedzieli, że są zawody. Mhm. I ludzie? Kogo znaczy, ludzie, myśli? przepraszam, turyści nie turyści. Nie, powiem, turyści, mhm. turyści nie wiedzieli, a oczywiście tak, komunikujemy pewnie dla sponsorów, że na przykład, nie wiem, zawody przebiegają przez bardzo uczęszczoną dolinę, na przykład, nie wiem, Rybiego Potoku, pięć ustawów do Rostocka, czy my? Kościeliska, chochołowska. No dobrze, ale co z tego, jak ci ludzie jakby nie angażują się w te zawody, nie wiedzą. No i nie można w parku robić stref kibica, nie można tam dzwonić dzwonkami, wbijać flag i tak dalej, jakby to jest dla mnie zrozumiała sprawa, żeby też nie wchodzić za bardzo z butami do, do parku, eee, znaczy z butami w brudnych butach, natomiast e, możemy na przykład zrobić coś takiego, żeby dać informację, że będzie bieg już na przykład jakiś czas wcześniej, my daliśmy ponad 30 tabliczek, od wylotu Dolin, głównie takich, z których można dojść na trasę, żeby ludzie nie byli zaskoczeni. No i stwierdziłem, że oczywiście pewnie przeczyta to może 5% osób, co i tak już będzie sporo, ale wszyscy wolontariusze i ratownicy to mają każdemu turyście mówić, że są zawody, że to są Mistrzostwa Polski, pobiegną, taka trasa i tak dalej. I też właśnie tłumaczyłem to na odprawie, że słuchajcie, No pewnie się zapętlicie i tych informacji niektórzy będą musieli powtórzyć strasznie dużo, szczególnie w okolicach Giewontu, tam Przełęczy Kondrackiej. Ale zróbmy to, żeby ci ludzie byli świadomi, żeby oni byli zaangażowani w to. I żeby sami też jakby trochę ustępowali, bo biegasz w sali nie ma pierwszeństwa i dochodziło też do różnych takich sytuacji, że no to, to jest właśnie to, że łatwo, łatwo napisać, że biegacz wymusił pierwszeństwo tam, nie wiem, o kogoś się otarł na szlaku, takie informacje do parku tra trafiały też między nimi po zawodach, a, a trudno na przykład pozytywne, tak, mało kto pisze pozytywne gdzieś tam właśnie rzeczy i nam się to udało i takim pierwszym feedbackiem to było to, że właśnie Bartek jak przybiegł na, na metę to mówił, kurczę, w ogóle ile turystów było zaangażowanych no ja byłem w szoku, po prostu kiewicowali stali, mówi tam dawaj Bartek czy coś, mówię, że no w szoku byłem prawda, dziewczyny to samo więc kurczę, no taką postawiliśmy kolejną cegiełkę tak? i myślę, że teraz to już będzie gdzieś właśnie dalej jakby rozbudowywane bo, bo nie ma co z ludzi robić takich nie wiem, takich ignorantów, takich właśnie nie wiem, tak lubimy się śmiać, tak Janusz Grażyna, są w dżinsach, w sandałach i tak. wystarczy im powiedzieć bo oni się w to zaangażują i tak dalej, i będzie, będzie super. Każdy z tego skorzysta. To prawda, bo to jest tak naprawdę turyści są ogromnym potencjałem do tego, żeby ta impreza wyglądała o wiele bardziej atrakcyjnie i dla biegaczy i, i dla wszystkich wokół. No bo taki, wiesz, taki aplauz publiczności to jest, wiesz, coś niesamowitego. Teraz mi się przypomina ta Zegama, którą tak często wspominasz, gdzie przecież ludzie mega przecież aktywnie uczestniczą w tym biegu i to jest na wielu zdjęciach widać, to jest wspaniałe, no. Tak, tak więc zróbmy by... coś właśnie, żeby była kolejna, prawda? Zróbmy krok w, te, w tę stronę, dokładnie. powiedz mi, jakie ty biegi lubisz biegać w ogóle? Bo powiedziałeś, co mnie bardzo zdziwiło, że ty jesteś słaby w bieganiu pod górę. A tak jak patrzyłem na, starty, na twoje starty, to one w dużej mierze rzeczywiście to są mocne, z mocnymi podbiegami i mocne skyrunningowe też wyrypy. To co ty lubisz biegać i do czego trenujesz? Staram się, żeby wcześniej tak, które tak ustalałem sobie plan treningowy, że. Trzeba też jakby robić to w czym się jest słabym, eliminować te słabe punkty, te, które idą najgorzej, żeby po prostu być jakby lepszym w docelowym dystansie. Mój docelowy dystans to jest, myślę, że między 30 a 50 km, powiedzmy w takim zakresie. Czyli takie powiedziałbym, takie Sky Races, Sky maratony i trochę taka właśnie seria, seria Golden Trail. Nie wykluczam startów dłuższych, no bo tam przykład takie biegi jak granium Tatr, no to jest też coś oczywiście wielkiego, pod co właśnie warto trenować. Bardzo, bardzo fajne zawody, w których też chciałbym właśnie wziąć udział. Natomiast wydaje mi się, że te serie takie właśnie około 30 km, fajne są, bo można je dość często powtarzać. Te starty są bardzo intensywne bo tempo naprawdę jest wysokie chociażby też na, na tych początkowych kilometrach, a jednocześnie tych startów może być dość dużo jakby w sezonie tych startów na przykład na 70 km załóżmy, czy tam nawet 50 jest znacznie mniej no chyba, że ktoś ma po prostu końskie zdrowie jak nie wiem Robert Faron czy Bartek Gorczyca natomiast ja chciałbym dużo pracować nad szybkością szybkością poruszania się w pionie, czyli właśnie wertykale i też właśnie dużo do tego, w ten mój sposób z myślenia zmienił właśnie też 2018 rok. Wystartowałem wtedy w werykałów w Dolomitach, tam było 2,6 km i 1000 km w górę. I przebiegłem chyba około 45 miejsca, zajechany. Trzy kobiety, pamiętam, że były przede mną i. No w ogóle myślę, no kucz, no masakra, po prostu w ogóle coś tu się po prostu wydarzyło w, te, w tym momencie. I rozmawiałem wtedy z, z Pascalem Egli i ze Stianem. I Pascal mi powiedział, że kuczy, że dobrze się tak przepalić na wertykalu i mówi, że tam don't worry, tak, że na Sky Race będzie okej, okay, no. bo jak ktoś jest dobry tego i tego dnia, to znaczy jest dobry na wertykalu, to będzie gorzej na Sky Race, no chyba, że jesteś tam superhuman jak Remy Bonet, pamiętam wtedy, to właśnie tak powiedział. Remy miał ten sezon 2018 re rewelacyjny pod kątem też takich startów, że z dnia na dzień, mm -hmm. czy tam z dniem przerwy między. I Stian powiedział coś, co po prostu też mi utkwiło w pamięci, powiedział, że on lubi startować w tych wertykalach, bo nawet jak mu nie idzie, Czyli na przykład jest tam nie wiem, 17, 20 i tak dalej. To jest taki trening, że on po prostu nie jest w stanie się zmusić do takiego 40-minutowego wysiłku sam, a pod kątem takich właśnie biegów, właśnie typu Sky Race, gdzie no zaczyna się po prostu w górę, to pierwsze podejście i ono zazwyczaj ma właśnie około tego 1000 metrów, czasem, czas, czasem 700, ale czasem 1700. I często te pierwsze podbiegi są bardzo niedoceniane, na przykład tak jak na przykład w Serzinal. No i po prostu no ja tam w Serdinale zobaczyłem wszystkie kolory tęczy na tym podbiegu i stwierdziliśmy też właśnie wtedy z Bartkiem, że my po prostu musimy coś tylko trenować, robić właśnie te wertykale, spróbować tak układać plany treningowe, żeby, żeby mieć tam po prostu lekkość wbiegania na tych właśnie takich pionowych kilometrach i i wtedy się będzie robił zapas pod resztę trasy. Bo bardzo często jest tak, że ktoś po prostu przydobrzy i później no nie ma szans nawet na odcinkach płaskich odbudować. Więc staram się właśnie biegać pod takie właśnie krótsze dystanse pod kątem biegów takich docelowych. W zeszłym roku, jak startowałem, to no czułem, że to, no to nie jest to ta moja mocna strona. Oczywiście m, przemieszałem to z jakimiś y, tam powiedzmy tam y, sukcesami typu nie wiem bieg Kasprowy bieg Sławkowski i tak dalej ale no, wiem że po prostu pojechałbym gdzieś dalej na Vertical i, i po prostu byłbym tam y, no musiałbym iść. Nie, nie tak jak na przykład y, gorzej niż powiedzmy na, na tym po prostu Sky Race a też te Sky Race to są dla mnie dla tyle jakby też ciekawe trasy że chciałbym po prostu jakby głównie się pod to przygotowywać. No ale też nie wykluczając ultra tam gdzieś tam może żeby, żeby to przepleść i ewentualnie jakieś takie właśnie skyrunning extreme. Natomiast też wydaje mi się, że jakby ustalenie planu treningowego pod kątem też zawodów też jest jakby właśnie istotne, żeby nie było zbyt wielu rzeczy. Nie zapędlić się w tym, bo też właśnie też miałem takie właśnie yy, nagromadzenie startów, i wiem, że to nie idzie tak jak tak jakby się chciało. I fajnie być na przykład jednego roku w wielu ciekawych miejscach tak i na przykład na yy, właśnie, znowu wrócę do tego 2018: czyli tak i Zegama, i Ring of Steel, tak i Dolomit Sky Race, i Sierzinal, no wszystko, i Limon. No tak. ale co z tego, jak połowa tych startów albo 3 czwarte nie wychodzi. Mhm. I człowiek się po prostu frustruje, no i od razu chce tam wrócić, jakby poprawić no, się, wyrównać, no. tak, rachunki. To też jest według mnie fajne. Natomiast, no właśnie, to musi być trochę tak bardziej pokładane i zauważyłem też na przykład u Marcina Świerca coś takiego, tak. Mhm. Czyli wszyscy publikują tam kalendarze startowe i jest na przykład, nie wiem, po 20 imprez, 30, nie? Marcin ma 4, ale z tego jedno jest na przykład UTMB. No i. No tak, no tak to trochę powinno wyglądać, prawda? No też, jakby nie oszukujmy się, że, że można co tydzień coś biegać yy, tak, tak mocno. Oczywiście, no tak jak mówię, są właśnie fenomeny, ale z, też zazwyczaj jest to jednak yy, tutaj u nas yy, lokalnie. No jak ktoś ma też zapas, to, to nigdy, no jak nigdy ktoś nie, albo nie dochodzi do tych 100% tego takiego zajechania się, no to. No nie, nie byłby w stanie rywalizować następnego dnia czy za, za tydzień, prawda? Uh -huh. A ty sam sobie piszesz plan treningowy? E, pisałem plany e, zawsze zazwyczaj sam. Uh -huh. e, I trwało to do, do, do tego roku. Uh -huh. e, I obecnie współpracuję z Andrzejem Orłowskim uh -huh. od, od jakiegoś czasu. E, wcześniej w, pomagał mi w, na, przy konsultacjach Karol Henik z Formy na szczyt. Też z Karolem zaczęliśmy tak dość spontanicznie współpracę, natomiast ja trochę, tak jak właśnie po powrocie z kontuzji, tak nie wiedziałem za bardzo, w którym miejscu jestem i myślałem, że też przyda się trochę takie świeże podejście popatrzenie się kogoś z zewnątrz, jak to wygląda, gdzie są braki. I cały czas starałem się o współpracę z Andrzejem Orłowskim, z tego względu, że w zeszłym roku, jak poznaliśmy się przy okazji maratonu Mont Blanc, to bardzo mi pasowało jego podejście. No, po prostu no, byłem zafascynowany w ogóle jego, czy no, dalej, dalej, jestem jego osobą, podejściem, profesjonalizmem. I najważniejsze, najbardziej mi się po, też, znaczy może nie, że najbardziej, ale jedną z rzeczy, która mi się właśnie podobała, to jeśli, jeśli rozmawialiśmy o planie treningowym, o na przykład różnego rodzaju bodźcach i tak dalej, to nie było tak, że na przykład to jest zwrot o 180 stopni do tego, co teraz robiłem. Tylko to jest uzupełnienie o pewne rzeczy. Pytał się, a biegasz tak, aha, a co myślisz, żeby na przykład wprowadzić tak i tak? Ja mówię, hmm, ciekawe, bo na przykład w szkole u zawodników, przy innych na przykład dystansach robię tak, a on mówię, aha, no bo my na przykład w lekiej atletyce robimy. Tak. No, aha, super. Inna rozmowa, tak, super. w ogóle to było, no myśmy tam pamiętam, też Bartek miał startować o 6 następnego dnia, myśmy tam chyba do drugiej w nocy gadali o, o tych planach. Następna rano to samo, bo, ale ja trochę też jakby przyciągałem, zresztą też dużo gadam. To ale no super, bo ja wtedy po pamiętam, że bardzo dużo z tego jakby wyniosłem. Natomiast na, to, na tą współpracę też nie byłem gotowy. Andrzej też powiedział, że no też ma tam sporo tam zawodników, a ja trochę czułem taki taką odpowiedzialność, bo fajnie jest na przykład nie wiem, trenować, załóżmy, z Marcinem Świercem. Załóżmy, no bo jest, no to jest marka sama w sobie i tak dalej. Ale to nie jest żadna gwarancja naszego wyniku. Bo my musimy zrobić masę, masę rzeczy od siebie tak, tak. i fajnie, że chcemy być, nie wiem, typu Marcin Świerc Team, albo Przedwojewski Mountain Team i tak dalej, ale to, to jest po prostu, my musimy dać no mak, na maksa od siebie. Nie? Ja wiedziałem wtedy, że ja po prostu, no nie ma sensu, żebym w ogóle Andrzejowi zawracał głowy. To bardziej tak, rozmawialiśmy kiedyś luźno, on powiedział, że oczywiście, że, że to nie ma sensu, co też mi tak dało do myślenia, mówię, kurde, no też profesjonalnie podchodzi, bo nie jest tak, że bierze każdego i powiedział, że trzeba gdzieś tam te rzeczy poukładać. Mówię, no to znaczy, że no, jest to profesjonalnie robione. No i e, jakby wracając jakby do tych planów, wydaje mi się, że my sobie dużo rzeczy tak zastępujemy innymi osobami. tak? Czyli plan napisze mi Marcin Świerc, e, nie wiem, będę miał dobrego psychologa, dietetyka i w ogóle zrobi mega wynik. A jak po roku albo po dwóch latach nie zrobię, to znaczy, że jest problem z nimi, a nie ze mną. A tak po prostu no, często nie jest i no, nie da się tego po prostu zrobić. I właśnie w marcu, tak, właśnie, tak jak właśnie wspomniałem, dość spontanicznie zaczęliśmy z Karolem Henningiem bardzo dużo mi pomógł. Natomiast trochę ze względów moich zdrowotnych, i trochę jakby, znaczy przede wszystkim jakby z mojej strony, tak nie, nie kontynuowaliśmy tego dalej. I, a ja w, w zasadzie wcześniej i też konsultowałem się właśnie z Andrzejem, jakby, jakby właśnie on widział przygotowania, jak ocenia, jakby to po rehabilitacji, w jakim miejscu jestem, ale cały czas tak rozmawialiśmy bez, bez jakichś konkretów. W końcu się w zasadzie po tym, jak zakończyliśmy współpracę z Karolem, zdecydowałem się na tym, żeby właśnie no, przeanalizował ostatnie tam moje miesiące. I, I zaczęliśmy współpracę. I wiedziałem wtedy, jak po prostu Andrzej się jakby zdecydował, to wiedziałem, że o kury, to się zacznie mega robota. Teraz to po prostu się zacznie. Niekoniecznie tego, że będziemy jakoś tam orać dzień, dzień po dniu, ale że to będzie po prostu coś trudnego. A ja nie stanę się lepszym tylko dlatego, że moim trenerem jest trener Bartka Przedwojewskiego i nie wiem, wielu jakichś tam wybitnych lekkoatletów. Tylko trzeba będzie bardzo dużo dać od siebie. Poukładać sobie też inne rzeczy w życiu, żeby mieć czas na regenerację, wiele rzeczy. No i próbowałem też współpracować na przykład między innymi z psychologiem sportu. Mieliśmy to zawsze jakieś takie namiastki przy okazji kadry, że jeździliśmy z psychologiem i tak dalej. Był dietetyk, gdzieś tam się przewijał, internista, hematolog, to wszystko było po prostu w ściema, w takich powijakach. Totalna amatorka w ogóle. No masakra, wolałbym, żeby tego nie było, niż robić jakby to w ten sposób. I chciałem zobaczyć, jak to wygląda profesjonalnie. Próbowałem z Basią Gut, Basią Bargiel z Tatra Rechu. I super, bardzo wiele mi jakby otworzyła i tak dalej. Natomiast zauważyłem, że głównie to będzie pod kątem moich zawodników w szkole. A ja hmm, chyba po prostu tego aż tak nie potrzebuję, też jakby nie potrafię się gdzieś tam zmusić do tych rzeczy, a przede wszystkim nie jestem na tyle systematyczny, żeby jakby dodatkowy czas przeznaczać na pracę, powiedzmy, nad samym sobą. A, nie, nie, no a zostawiając jej to, że raz na przykład na trzy tygodnie, czy na dwa się spotkamy, i później ja na przykład podsumuję po roku tak, nazywam się Marcin Rzeszutko, współpracuję z psychologiem sportowym Basią Bargiel, no to jest bez sensu, prawda? Bo, bo jak od siebie nic nie daje, no to to jest właśnie tak jak na przykład plan od Marcina, który nie wiem, się nie wykonuje na przykład, albo, albo gdzieś tam jest masa innych rzeczy dodatkowo. i e, Natomiast e, właśnie no, nie jestem systematyczny. Współpracuję z dietetykiem sportowym Martą Naczyk z Formy na Szczyt. I trochę to jest takie coś właśnie między Andrzejem a tą Basią bargiel. Tak? Czyli nie jestem na tyle systematyczny, żeby trzymać dietę. Tak stricte na poziomie zakupów i tak dalej. I próbowałem to parę razy. Wracałem do tego jazdu który Marta mi przygotowywała. Tutaj zmiany, jedne, drugie, trzecie Kurczę, i kucze. uważam, że na to robi w ogóle. No, mega, w mega świetny sposób. Rewelacyjna jest w ogóle w tym, jakby w tym podejściu. Uważam, że bardzo profesjonalnie to robi. I, I w dodatku świetnie biega, bo wczoraj trzecie tak, miejsce. Tak, i wczoraj trzecie miejsce, rewelacja. I każdemu bym po prostu polecał współpracę z nią, natomiast ja nie potrafię się zmusić do do, ty, do diety. W sensie, jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków i tak dalej, może trochę gdzieś tam jestem do tego zaleniwy, za, brakuje mi właśnie systematyczności. I zmieniłem, jakby, trochę. Podejście. Korzystam z tipów żywieniowych od Marty. Staram się te produkty mniej więcej wybierać i tak dalej. I wskazówek takich około treningowych, właśnie suplementacyjnych. I myślę, że w najbliższym czasie będzie jakby też czas, żeby jakby wrócić do takiej diety, powiedziałbym bardziej takiej, tak jak to powinno wyglądać. Natomiast na razie, jakby nie jestem na to gotowy. Tym bardziej, że ja trochę też tak oceniam, że mi naj, najwięcej to mi brakuje treningu. Jakby trening to jest to, czego gdzieś tam brakuje odpowiedniego do tego regeneracji takiej prostej, najprostej, żeby nie wiem, położyć się, dżemka i pilnować tej higieny snu, nie wiem, żeby się już w miarę wcześniej kłaść spać. No a takie trochę pochytanie różnych rzeczy, kiedy nie wiem, chodzi się spać o pierwszej albo tam po dwunastej no i w ogóle nie wiem, dzień jest cały zawalony ten trening się robi na siłę no to nie ma sensu, tak? Najpierw trzeba zrobić jakiś fundament, trochę to usystematyzować, a później jakby e, później iść z tym dalej, więc e, no, jakby wracając jakby tam też do, do pytania, do, e, do planów, to, tak. to, to współpracujemy głównie z Andrzejem i jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i właśnie i z Martą Naczyk, tak? I z Martą Naczyk, I w tak. końcu ta współpraca z psychologiem w ogóle nie wypaliła? Nie rozpocząłeś jej? E, pracowaliśmy trzy miesiące, mhm spotykając się tam raz na jakiś czas powiedzmy natomiast e, e, wiele tych rzeczy to jest takich, że e, ja na przykład e, czytałem też parę książek o psychologii sportu e, na przykład jest, na, polecam jak bardzo tego chcesz e, część jest takich, że są totalne banały i takie coachingowe bym powiedział e, które według mnie to mogą prowadzić głównie do przetrenowania bo tam w zasadzie też dużo jest taki taki kult objętości, tak ile godzin trenujesz, ile kilometrów, e, więc e, uważam, że Basia e, otworzyła mi, e, jakby pokazała mi jakby tą drogę, jakby w psychologii sportu jak to gdzieś tam idzie, ale trochę już jakby z tego, z tego wiedziałem, tak e, może kurczę, nie, nie, że wiedziałem, bo nie chcę tutaj jakby umniejszać jej jakby wiedzy i jakby tego, co, co jakby tam wprowadziła ze mną. Natomiast stwierdziłem, że to, że to nie jest mi tak za bardzo potrzebne, bo bardziej na przykład zauważyłem, że mi pomaga taka medytacja. W najprostszy sposób, czyli też coś, co jest właśnie bardzo zapomniane w sporcie, zamknięcie oczu i po prostu postaranie się przez minutę o niczym nie myśleć. Oczywiście kiedyś to było trzy minuty. Teraz jest trudno nawet minutę się skupić, trzeba wiele, długo pracować, zwłaszcza z osobami tak jak na przykład w szkole, z juniorami. Oni są mega stymulowani. Wymaga się od nich tak jak od seniorów, a to często są po prostu jeszcze dzieci i mają bardzo duże obciążenia, i tam jest właśnie problem, i tam gdzieś właśnie głównie się to powinno uspokajać na takich rzeczach. Jeśli współpraca z psychologiem sportu nie jest taka w sposób ciągły robiona, uważam, że nie ma, nie ma sensu albo jest po prostu za mało profesjonalna i jest to oczywiście też jakby niedoceniana jakby gałąź y, sportu, przygotowania, natomiast y, wydaje mi się, że w dużej mierze też y, powinniśmy zrobić tak, że ok, przeczytałem na przykład nie wiem, jedną, dwie książki, próbuję coś z nich wynieść dla siebie, tak? I idę gdzieś tam dalej, y, krok dalej, prawda? A nie staram się załatwić właśnie jakimś takim nazwiskiem z psychologii, to żeby się na przykład y, umieć przed startem rozluźnić, czy pobudzić, no bo to to się tak po prostu nie udaje, też jest jakby dużo materiałów, no chociażby właśnie czy tam przez publikacje, czy, czy gdzieś tam na, na YouTubie i na tym się warto gdzieś tam skoncentrować. I na przykład też właśnie jak chodziłem na jogę, to zauważyłem, że po prostu no, potrafię się gdzieś tam rozluźnić i w jaki sposób na przykład pasowałoby mi to na przykład czy we wspinaniu, lubię na przykład metodę trzech oddechów, tak, czyli że z każdym coraz bardziej się tam rozluźniamy, taką, taką szybką, ale czy... Trening chyba pamiętam Krzysiek Bodurka, pamiętam, że też o nim wspominał, autogeny Szulca. Też jest, uważam, że jest że spoko, jest taki powiedziałbym dłuższy. I, natomiast no właśnie, bo choć zacznijmy od pracy na zasadzie umiejętności takiej wyciszenia się, wyłączenia sobie telefonu. Przeczytania książki i tak dalej, a, a nie oglądajmy telewizji do, nie wiem, do 12, a później szukajmy nie wiem, jakiegoś ukojenia, właśnie u psychologa. U psychologa. No tak, absolutnie. Te, te, tę bazę trzeba samemu sobie zbudować. Nie? I jakąś taką świadomość po prostu. Ja myślę, że Coś... każdy sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, czy jakby potrzebuje. No, wydaje mi się, to jest tak jak serwisem rowerowym, tak? Niektórzy przyjeżdżają na pompować koło. Ja na przykład przyjeżdżam, jak mi się już rower zaczyna totalnie rozsypywać. I no do, do wielu rzeczy tak, tak można podejść. Na pewno to niektórzy mają na przykład duże braki, i jest tam na przykład duża gałąź, jeśli chodzi o pomoc, to wtedy to szybko też jakby idzie dalej. Fajna ta umiejętność diagnozy jest jakby bardzo ważna. Ja takie potrzeby akurat nie miałem, tak jakby próbowałem te przez trzy miesiące się jakby do tego namówić, ale zauważyłem, że po prostu no muszę więcej jakby pracować sam i tak dalej, a to później uzupełniać, a no to tak jak też nauka języka, tak? Że samemu nie powtarzam, a ja jeżdżę do jakiegoś native speakera raz na trzy tygodnie, totalnie, no, no nie ma to po prostu sensu. Strata jego czasu, a naszych pieniędzy. No tak widzę, dużo od siebie wymagasz bardzo. W sensie taki jesteś surowy dla siebie. Nie, to może, tak, może tak wyszło, ale <laughs> y, lubię też te rzeczy poznawać pod kątem tego, żeby być lepszym trenerem. Czy to właśnie w szkole, czy jakby pisząc właśnie plany treningowe? Ja szczerze mówiąc nie mam zbyt wielu osób, ale jak też jakby nie widzę jakiejś tam takiej celowości, jakby współpracy i analizy, to odpuszczam albo uważam, piszesz, że mówię, ok, mogę zrobić jakby ogólne zalecenia, ale to nie będzie na przykład na takie, takie cykliczne, no bo to po prostu nie ma, nie ma większego jakbyś tam sensu, albo ja na przykład nie będę miał za dużo czasu na analizę ale wydaje mi się, że jakby i też jakby, no, no wierzę w to, że jakby samodoskonalenie się, czy przez, czy przez jakąś właśnie literaturę, czy szkolenia i tak dalej i upchnięcie mimo wszystko tego jakby w ciągu roku to każdy z nas to powinien robić, żeby też trochę też z tego obiegu nie wypaść ja parę razy wpadłem w taką pułapkę właśnie, czy, właśnie, czy treningową, różnych różnego takiego po, różnych właśnie pod, różnego podejścia Natomiast jakby taką jedną z najprostszych, no to jest właśnie jakby protokół treningowy, który działa. Czyli na przykład działa, na mnie działa, na moich zawodnikach, na przykład w szkole, załóżmy, czyli na przykład jest grupa 16 albo 30 osób, aplikuje powiedzmy podobny jakby protokół i na przykład najlepszy chłopak, czy tam najlepsza dziewczyna dobrze jakby funkcjonuje, a reszta nie za bardzo. Więc jakby dalej uświadomienie się, nie, on jest na pewno dobry z ten plan, bo przecież ten najlepszy biega, reszta jest po prostu słaba i na pewno nie wiem, albo nie wiem, nie śpi, gra na, no, jakby nie skupia się na treningu, tylko robi jakieś różne rzeczy pomiędzy. No i trzeba po prostu wrócić do tego, że to nie jest wcale dobry protokół, trzeba go zmodyfikować. Indywidualizacja, i tak dalej, i tak dalej. I, yy, i taką właśnie też, jakby budowanie pewnej, pewnej rodzaju, yy, takiej właśnie jakości, żeby, żeby to fajnie przeszło. No zresztą, chociażby, no, tak kuczę. No, patrząc chociażby, prawda, na, yy, też na, na ciebie, prawda? Między innymi, że no, biegów mamy całą masę. Co tydzień możemy startować trzy razy w tygodniu. Tak samo po, podcastów na Spotify czy i tak dalej. A jednak wybieramy te, które nam pasują, prawda? Więc, yy, więc jest jakby to samo: róbmy gdzieś tam swoją robotę, żeby, żeby to dobrze szło. Żebyśmy sami byli z tego zadowoleni, prawda? Chciałem Cię jeszcze wypytać o Twoich rodziców, bo to jest historia sama w sobie. Są wieloletnimi ultrasami, którzy do dzisiaj przemierzają niesamowite trasy i mają projekty własne biegowe. Twój tata, jako chyba z tego, co pamiętam, pierwszy Polak przebiegł Bedwater, tak? Tak, tak. Niesamowite. Opowiedz, jak, jak było wyrastać w takim domu? Wiele rzeczy zaczęliśmy robić razem. Nie wychowywałem się w rodzinie, w której ten sport był od zawsze na, też jakby na wysokim poziomie. Myślę, że dochodziliśmy jakby do tego wspólnie. Na pewno rodzice wciągnęli mnie w, w turystykę, w takie zamiłowanie do aktywnego trybu życia, do przyrody. Ale głównie też tak, do takiego wysiłku fizycznego. Oczywiście to też nie było tak, że jakby pokazali mi, a ja od razu jakby to za, załapałem. Ja Miałeś bo... swój okres buntu, tak? Może nawet nie tyle buntu, co byłem takim właśnie, nie wiem, czy tam byłem takim trochę czy trochę grubszy, jakby to powiedzieć, jak tam dziecko, albo powiedzmy mnie ten sport tak jakby wciągał i tak dalej. Nie potrafiłem załapać takie zajawki, ale gdzieś dość szybko to myślę, że gdzieś tam ruszyło no bo pamiętam jak właśnie mama wspominała tam sytuację jak uczyłem się jeździć na nartach, że e, powiedziałem, że tam zjadę, ale dostanę Marsa, tak? Czy coś tam było coś takiego, pamiętam? Znaczy ja tego nie pamiętam, mama mi o tym mówiła, nie? Jak się tam uczyłem jeździć na nartach, ja miałem, nie miałem tam 3 lata załóżmy, e, czy, czy tam ileś, no to, to coś takiego było, tak? Później to gdzieś tam zaapałem i, i fajnie, bo podobały mi się właśnie wyjazdy takie, że, że na wakacjach jest mniej leżenia, a więcej na przykład gdzieś tam sobie tam łazimy i, i czy tam feraty w Dolomitach, e, no, czy Tatry wcześniej, no super to, super to było, bardzo dobrze wspominam, chociaż dla dzieci jest to jakby nużące, mm -hmm. tak? czyli taki wysiłek, taki monotonny, to muszą się pojawić łańcuchy, coś, jakaś skałka, wtedy jest fajnie, tak? a jak idziemy i klepiemy doliną, to, to ja po prostu no, nie pamiętałem, że za młodu byłem w Dolinie Kościeliskiej, a byłem parę razy, a natomiast doskonale pamiętam wyjście na Orlą Perci. I bardzo jestem wdzięczny rodzicom za to, że, że właśnie mi to pokazali. I tak stopniowo zaczęliśmy coraz bardziej to rozwijać. Moja mama zaczęła biegać tak po prostu tam po pół godziny, 20 minut. Wystartowała w biegu na 15 km w Bielsku Białej. My z tatą kibicowaliśmy i stwierdziliśmy: A to w przyszłym roku startujemy w trójkę. To trochę tak na żywo. Ja w ogóle nie trenowałem no kompletnie, to były jakieś tam po prostu w gimnazjum, jakieś takie biegi, ale na żadną ligę lekkoatletyczną nie jeździliśmy nic. Też jakby w szkole, też nie, nie w ogóle na, na żadnych zawodach nie byliśmy nigdy w szkole. No i całkiem fajnie gdzieś tam poszło. Pamiętam, że wtedy trener Włodzimierz Waluś mnie zauważył, mówi, że, a, że niezrzeszony, tam wysoko, fajnie, co czym się zajmujesz? Ja mówię, że trenuję narciarstwo alpejskie w szkole, w szkole sportowej. Ja mówię, tak, a. A ja jestem trenerem biegów narciarskich. Jako się później tak skumaliśmy, już właśnie pojechałem z nimi na obóz, już zostałem właśnie w biegach narciarskich i y, przestałem biegać właśnie te biegi uliczne, bo wtedy to było takie nagromadzenie, taka też jakby ekscytacja. Są na, y, nagrody dla, dla najmłodszego zawodnika, no to ja na pewno zgarnę, bo na pewno nikt młodszy ode mnie nie, nie wystartuje. Albo gdzieś tam zmierzenie się z czasem, bo idzie to coraz lepiej, no ale y, dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że jakby biegi uliczne jeszcze takie tydzień po tygodniu, szczególnie 10-15 kilometrów, no to jest dla gimnazji rodziców szczególnie to jest zabójcze. No i też nie rozwijamy podstawowych cech motorycznych, tak? Że wtedy, kiedy trzeba nas pracować nad szybkością, no to my zaklepujemy się, prawda? Często jest po prostu start, jest ogień, pierwsze 5 km albo 2, a później już jest takie doczłapanie do mety, no jakby no nie o to w tym chodzi. I moi rodzice tak podchodzili też, jakby do startu w maratonie. Przygotowywali się kilka lat. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba trzy startu w maratonie i no i to wszystko tak szło, powiedziałbym, bardzo wolno. Tak nawet metodycznie. W maratonie tam jakieś pięćdziesiątka, wcześniej jakieś takie dystanse w górach, bieg rzeźnika, no to się tak rozrastało i fakt, tylko fakt, że coraz bardziej te dystanse jakby z roku na rok się powiększały i później pojawił się właśnie bieg do dookoła balatonu, Spartathlon, Badwater i też takie właśnie indywidualne projekty, tak? Czyli Rodzice parę razy zrobili GSB, nie pamiętam ile. Tata pamiętam, że też wcześniej biegł sam, właśnie GSB, i uważam, że no bardzo, bardzo fajne właśnie takie projekty. Później u rodziców pojawił się właśnie taki cel, że pojadą sobie na Tour de Jean. Tata był rok wcześniej nie ukończył, później we dwójkę akurat nie ukończyli. Tam jakieś tam drobne problemy były. Natomiast no naprawdę było to takie robione z głową, bym powiedział że to było tak, że startują, ok, w poniedziałek idą do pracy, mój tata też często jakby trenował tylko w weekendy, więc no, było to bardziej na pewno na spokojnie, niż jakby obserwuje się to teraz. I no, fajnie się jakby to obserwuje też, też mogłem gdzieś tam dołożyć swoją cegiełkę, bo też później zacząłem Bardziej rodzicom pomagać, czy podczas jakichś tak górskich wejść, czy jakby na przykład byliśmy w Alpach, czy to podczas jakby pisania planów treningowych, czy właśnie pod kątem na przykład PTL-a, jak rodzice właśnie wystartowali i ukończyli zresztą. Tak, więc fajnie się, to, fajnie się to jakby rozrastało. No i zawsze mogę liczyć na ich wsparcie. Przy okazji jakichś takich różnych projektów, tak? Czyli też no, od zawodów, często jak właśnie jeżdżę, to rodzice też jakby jadą, jakby tam chcą jechać, żeby zobaczyć, jak, jak tam nam pójdzie. No i tam jest wtedy jakby motywacja, żeby. No, na przykład też, dobra, wrócę już jeszcze raz do zegamy, ale, ale wtedy też, jak przyjechaliśmy właśnie z przemkiem ząbeckim z Bartkiem, właśnie nowymi rodzicami, no to to było po prostu kibic. Oni kibicowali wszystkim, tak? No, My tata przeszedł trasę po tym, jak było tam 10 tysięcy ludzi i 500 uczestników, 500 uczestników i mówił, słuchajcie, na trasie chciałem pozbierać papierki, nie było ani jednego. Ani jednego papierka nie było. Były strefy wydzielone dla kibiców, żeby dalej nie wychodzili na szlak i wszyscy się tego trzymali. Mówi, że niesamowite, nie? Ja mówię, kurczę, to jest dlatego no też właśnie jakby edukacja prawda, ale pamiętam, że właśnie no, no często jest tak, że jak startowałem w Pucharze Świata w biegach narciarskich no to, czy wtedy kibicowali właśnie wszystkim Polakom, ale i oczywiście no jakby no to jest jakby, to jest fair play, prawda że najlepszy wygrywa i tak dalej kibicuje swojemu i tak dalej, ale oczywiście przyjeżdżam tam, no bo liczy się jakby to jest właśnie to jakby takie szeroko powiedziane fair play Czyli jakby mogłem liczyć i mogę liczyć nadal na wsparcie przy różnego rodzaju właśnie zawodach sportowych no i takich projektach też jak Tatra i bo też niesamowicie mi jakby pomogli jakby w przeddzień festiwalu w zasadzie tam no czwartek, piątek jakby tam przy przygotowaniach i zrobili, no wykonali ogromną robotę. Tak samo moja dziewczyna Weronika właśnie no bardzo dużo też właśnie pod kątem tatarska maratonu, bo to czasochłonne, prawda, też różnego rodzaju tam stresy i tak dalej. Ja myślę, że to jest główny powód, że Weronika niestety jakby nie ukończyła tych zawodów, bo to pewnie właśnie przez to, że no mieliśmy bardzo napiętą atmosferę w ogóle, że ona to jakby też wytrzymała, no to też no, no bardzo jestem jej po prostu wdzięczny, bardzo jej dziękuję za to. I, no, no ale właśnie był duży stres jakby przed zawodami i chyba też po prostu jak ona też była tym na tyle zmęczona, że mówiłem słuchaj dobra to ty wystartujesz i tak dalej ja to wszystko ogarnę i tak dalej, no ale też tak nie było i od początku nie wiem jak robiła logo cokolwiek na zawodach się tam po prostu pomagała no to za, chyba to było po prostu za duże zaabsorbowanie tym tematem, jakby później jakby pod kątem jakby startu po tym wszystkim a z mojej strony to była największa największa wtopa na tym festiwalu, że nie podziękowałem Weronice, która się tak na tym wszystkim namordowała, a ja podziękowałem na koniec wszystkim, tylko nie jej. Ojejku. Także wykorzystuję jeszcze podcast. To że, proszę bardzo. Że no, chociaż Weronika wie, ale no, no to jest, to jest największa, największa zdecydowanie wtopa na, na, na festiwalu. Ale tak, no jeszcze też wracając do rodziców do Weroniki, no to właśnie mogę liczyć bardzo na ich właśnie wsparcie i to wiem, że to też jest jakby trudne, tak, no bo może z rodzicami to jest trochę jakby inaczej, ale wydaje mi się, że z naszymi bliskimi to ciężko sobie wyznaczyć jakby to, y, tą pomoc, prawda, no ja trochę tak czuję, że y, często jest tak, że świat się kręci wokół mnie, tak, y, bo mam wyjazd i tak dalej, wszyscy się muszą dostosować, y, no, i, no i czym jakby to wytłumaczyć, karierą i tak dalej, tak, no Chociażby Weronika, no ona robi no, karierę, załóżmy tam w architekturze, prawda? I to jest według mnie trudne, jakby do, do pogodzenia. I wydaje mi się, że jakby umiejętność znalezienia takiego kompromisu w tym wszystkim jest po prostu bardzo istotna, żeby po prostu wzajemnie się po prostu na tyle wspierać i tak dalej, żeby to by, ale mimo wszystko, żeby to były takie po prostu normalne relacje, to jest po prostu coś dużego. I też tak właśnie teraz, jak patrzę, tak właśnie po. Po innych, bo inaczej się oczywiście to obserwuje u juniora, jak się ma 20 lat, inaczej trochę, jak się ma 30, no to jest to po prostu no niesamowicie ważny czynnik. I to jest też trochę tak, wracając właśnie do tej pracy z psychologiem sportu, prawda? No, że relacje z naszą partnerką, partnerem, tak, no tutaj są po prostu najważniejsze. Bo, no bo to jest to też, jak, jak my się czujemy po prostu na co dzień i, i tak dalej. I... No, czy życie prywatne jest tak naprawdę też częścią treningu, prawda? Oczywiście. W sensie, nie, musisz mieć zadbane wszystkie aspekty swojego życia, żeby po prostu ten trening był e, dawał jakieś rezultaty. No. Oczywiście. No przecież, że zresztą no my, my szukamy sobie takich, takich, nie wiem, złotych środków albo takich substytutów, tak? Czyli na przykład nie, nie mogę spać, to wezmę sobie aż albo już jakieś tam inne gdzieś tam leki nasenne czy tam suplementy, tak nazwijmy to natomiast ja, ja uważam, że suplementy generalnie nie działają a jak działają to są zakazane z paroma wyjątkami zresztą tam cytat z jednego z dietetyków natomiast no tak no właśnie próbujemy sobie czymś zastąpić tak a nie rozwiązujemy jakichś takich swoich wewnętrznych jakby tam problemów i czasem też uważam, że Lepiej y, po prostu pewną rzecz gdzieś tam odpuścić, y, bo medytacja nam nie załatwi sprawy, jeśli my się gdzieś tam po prostu nie, nie dogadujemy i tak właśnie też jakby obserwując, jakby tam tak mówię właśnie, znajomych i tak dalej, to ważne jest to, żeby, żeby mieć w tym wszystkim taki, y, taki umiar i, i właśnie jakiś pewnego rodzaju kompromis. Marcin, powiedz, jaki czas byś na Zegamie chciał mieć? Twój wymarzony czas? Tam super, było poniżej 4 godzin. No na pewno jak też jak, jak trenuję, Aha. to staram się postawić jakby dużo na... No często mam tak, że stawiam na jedną kartę, że no i parę razy się tam też na tym przeholowałem, ale uważam, że też to jest, to jest jakby Jedyna droga prowadząca do takiego topu. Mhm. Ja w tym topie nie jestem, ale bardzo chciałbym być jakby na przestrzeni tam po prostu następnych właśnie sezonów, żeby być w tym top 10 Golden Trailu, bo to by powiedziałbym, że to jest taki mój cel taki średnioterminowy. Mhm. Że nie chcę jakby tam opowiadać o tym, że nie wiem, moim marzeniem jest złoty medal na Igrzyskach. Trochę tak myślałem jako junior. Mhm. Natomiast. No to jest masa czynników i wypadkowych, na które mamy wpływ, nie mamy wpływu, ale jest to cel taki bardzo daleko, no taki daleki, prawda. A ja lubię się skupiać na takich celach krótkoterminowych i średnioterminowych, tak, czyli takich, które są w moim zasięgu, żeby się też jakby nie torpedować, że kurcze, nie wiem, Bartek wygrał ze mną na vertikalnym na ciemniak tyle i tyle, no to odpuszczam w ogóle, bo to nie ma sensu, czy tak jak właśnie Red Bull. Start właśnie w Red Bullu też lepiej gdzieś tam lub, lub gorzej. No, czy dużo takich startów na przez, w sezonie, że po prostu no, no nie idzie, tak? Więc yy, ja chciałbym się skupić po prostu na treningu, na tym, żeby się po prostu dobrze przygotować. Różnego rodzaju właśnie jakichś takich kombinacji też, ale sprawdzonych, tak? Czyli to też nie, nie jest wyciąganie jakichś takich zupełnie rzeczy po prostu nieociosanych, ale jeśli gdzieś hipoksja pomaga, jest parę protokołów sprawdzonych, kuczę, spróbujmy to nie za 5 lat, że będę zbierał na namiot przez 5 lat i tak dalej kurczę, robię to teraz, najwyżej będę jechał do końca miesiąca na jogurcie naturalnym albo, albo makaronie z pesto to, to prędzej ale spróbujmy tego, tak już teraz, nie, treningi na bieżni mechanicznej, no też, no tak i tak, po co czekać, nie? już y, oczywiście no też nie, jakby nie wszystko naraz, ale no, po prostu potrafić to gdzieś tam wy, wygospodarować, skoro gdzieś tam inni z tego korzystają ja myślę, że wtedy, jeśli się skupimy na takich założeniach, później właśnie jest wyjazd i to jakaś gdzieś weryfikacja na zawodach i jest naprawdę ok, prawda? Tak jak dla mnie takim startem też takim weryfikacyjnym, że jakby dużo rzeczy się pospinało, że zapracowałem sobie na to. Ja na przykład nie czuję od, nigdy nie czułem, że mi się jakiś start udał że o kurczę, ale miałem na przykład tam szczęście, prawda? Dobrze, może miałem wczoraj na Red Bullu, bo tam chyba o pół czy sześćdziesiątych sekundy wygrałem tam z czwartym. Ale no dobrze, no może to trochę można powiedzieć na łód szczęścia, ale głównie to ja zawsze czułem, że to po prostu było takie na maksa wypracowane i tak jak na przykład nie wiem, czy start w lądku między innymi, że za tym po prostu było wiele tygodni, miesięcy po prostu roboty łącznie z tym właśnie po kontuzji, także co będzie i tak dalej. I też właśnie obserwowałem to, jak jeździmy na rowerze, że kurczę, wszyscy trenują, a ja robię tu w ogóle jakieś dziwne rzeczy i to tak wolno trwa, ale też podnoszenie się i taki trening z motywacją i tak dalej. Myślę, że on należy do największych, w sensie do absolutnie, jakby się, ja siebie do tej grupy nie zaliczam, ale. No, tak jak na przykład Marcin, e, Marcin Świerc, prawda? No, też kurczę teraz, go nękałem te kontuzje i tak, tak dalej. Wielu zawodników po, po prostu lubimy obserwować te powroty, prawda? E, i, no też to, I to daje to taką dobra historia. Tak, dobra historia, ale nas to po prostu motywuje tak. do działania, nie? No, bo to, e, to tak po prostu mm, napędza i ja po prostu no, szczerze kibicuję, żeby też właśnie też wszystkie takie drobne rzeczy się jakby po, pokończyły. Taki, nie, taki pech trochę, tak? Czy u Marcina, czy u Krzyśka Budurki i tak dalej, ale nawet na przykład u Miśki, tak? Jak, bo tam współpracujemy razem i, i też rozpoczynając współpracę, to mówiliśmy sobie, że przede wszystkim zeszły sezon to jakby był zawalony zdrowotnie, między innymi, tak? I to nie chodzi gdzieś tam o to, żeby nie wiem. Drugi zakres czy trzeci biegać nagle, nie wiem, w innym terenie, albo najpierw się biegało w lewo, to teraz biegamy w prawo, tylko jakby powrót jakby do zdrowia i, i, i do tego, i później, żeby po prostu. Jak myślę, że jak właśnie się drobne rzeczy poukłada, to później jakby całość jest taka, że jest super. nie? Tak jak właśnie w jej przypadku e, tatraska ma. Tak, tak, to jest wyszło i wspaniale. E, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam do ciebie ostatnie pytanie. Czym jest, czym jest sport dla Ciebie, poza tym, że jest sposobem na życie? To co w tym sporcie, jakie aspekty sportu w ogóle dla Ciebie są ważne, dla Ciebie jako dla człowieka? Lubię się realizować w sporcie, lubię sport na co dzień. Mhm. Czy to przy okazji właśnie zawodów, treningu, dobrego samopoczucia? No nie, nie możemy rywalizować gdzieś tam codziennie. Zresztą ja nawet nie potrzebuję tej takiej nadmiernej rywalizacji. Lubię ją, ale nie, nie też jakby nie, nie potrzebuję jej zbyt często. Ale jest to na pewno sposób, taki sposób spędzenia życia. Wydaje mi się też, że sport, jak wiele innych rzeczy, to jest coś takiego, że osobom, które jakby tego, nie, nie robią tego, tak? nie, nie czują w tym też takiego flow, że tak, lubię to robić. I, chcia, I chcę to robić codziennie, bez tego jakoś lepiej, e, e, znaczy z tym się jakoś lepiej czuję, i jak, jak tego nie zrobię, to trochę jakoś gorzej funkcjonuje, tak? Ludziom, którzy funkcjonują w podobny sposób, nie trzeba tego wyjaśniać, a, a innym to będzie bardzo ciężko Nigdy wyjaśnić. Tego nie tak. tak. Albo będzie właśnie nam trudno jakby wyjaśnić, dlaczego po prostu tak po prostu funkcjonujemy. Ja chciałbym, żeby sport pozostał w moim, w moim życiu jak najdłużej. Czy to właśnie podczas jakby moich treningów, startów zawodów i udzielania się w tym, bo, bo lubię to i daje mi to taki właśnie napęd, że kurczę, że ten rok był fajny, bo udało się tyle i tyle rzeczy zrealizować. Niekoniecznie to musi być właśnie odhaczone na zasadzie, właśnie jakimś tam startem zawodach. Ale, ale chociażby takie, fajne, takie duże projekty jak właśnie Tatraska e no to też właśnie są pewnego rodzaju jakby ukoronowaniem tego wszystkiego i jakby napędzają do wytyczania kolejnych celów. Fajnie. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam Dzięki. serdecznie. Pozdrawiam, hej. hej. Poznanie Marcina osobiście było niesamowitym doświadczeniem. Z jednej strony ma głowę pełną marzeń, a z drugiej twardo stąpa po ziemi. Wprowadza nowe wartości w podejściu do organizacji biegów i mam nadzieję, że zaowocuje to tym, że już bardzo niedługo w Tatrach będą się ścigać gwiazdy trailu spoza Polski. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Blackhat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł. Więc serdecznie zapraszam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, co jest niebagatelne, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 90 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stafaniak, Błażej Wachnienko, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. To jest niesamowite, że jest Was już 90 osób. Mam nadzieję, że dojdziemy do setki, może przy setnym odcinku, kto wie. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultramaupa@blackhatultra.pl i nie bójcie się, naprawdę zapewniam was, że wszyscy z chęcią usłyszą waszą historię. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. Bardzo fajnie, że jeszcze tu jesteście. To jest niezwykłe, jak żywo reagujecie na te moje osobiste słowa na koniec każdego odcinka. Doświadczenia ostatnich tygodni pokazały mi, jakie to jest niezwykle ważne, aby ufać sobie i swojemu doświadczeniu, i aby cały czas weryfikować, czy to, co robimy, to czym się zajmujemy na co dzień, jest zgodne z tym, kim jesteśmy i co chcielibyśmy w życiu robić. Często działamy z rozpędu, ale to, co działało 10, 5 czy nawet 3 lata temu, może nie działać teraz. Wszystko dookoła nas się zmienia. Zmieniamy się również my i mamy prawo, a nawet obowiązek, zmieniać świat dookoła nas tak, aby dobrze nam się w nim żyło. Tylko jak to zrobić, spytacie. Myślę, że po prostu trzeba działać w taki sposób, w jaki chcemy działać. Nie poddawać się presji otoczenia i z dystansem, ale również uprzejmą troską patrzeć na tych, którzy traktują nas źle. W większości przypadków spotkacie się z niezrozumieniem, co nie znaczy, że powinniście przestać się starać, działać po swojemu. Wszystko, co mamy, to tę chwilę, ona jest najważniejsza i powinna nam być najdroższa. Jest to super ważne, w jaki sposób ją spędzamy. Dlatego zatrzymajcie się na chwilę i weźcie trzy spokojne, głębokie oddechy. Wciągnijcie powoli powietrze nosem i wypuśćcie ustami. Wciągnijcie powietrze nosem i wypuśćcie ustami. Jeszcze raz wciągnijcie powietrze nosem i wypuśćcie. Ustami. Zamknijcie teraz oczy, spowolnijcie oddech i oddychajcie tylko nosem. Skupcie się na tym, czego doświadcza wasze ciało. Jeśli stoicie, to skupcie się na tym. Co czują Wasze stopy? Jeśli siedzicie, zauważcie, co czują Wasze pośladki. Czy odczuwacie powierzchnię twardą czy miękką? Co odczuwają ręce, dłonie? Czy dotykają jakiegoś materiału? A może czujecie jakieś mrowienie? Czy odczuwacie jakieś zapachy, lub słyszycie dźwięki? Poczujcie to wszystko z zamkniętymi oczami, i cały czas powoli oddychajcie nosem. Skupcie się teraz tylko na oddechu, na powietrzu, które wchodzi i wychodzi z Waszych nozdrzy. Poczujcie, jak unosi się i opada wasza klatka piersiowa. Zaobserwujcie najdrobniejsze sygnały w ciele, jakie jesteście w stanie zaobserwować. Dzięki temu ćwiczeniu przez te kilka minut będziecie żyć w tej chwili, w której jesteście. Nic innego tak naprawdę nie istnieje. Tu i teraz żyjecie życiem jakim jest naprawdę Buszka